Dzień dobry Państwu. Zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym otwiera dzisiejszą 25. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Witkowie zwołaną na wniosek burmistrza gminy i miasta Witkowki. Serdecznie witam wszystkich obecnych. Chciałbym Państwu przypomnieć, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obrad i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.witkowo.pl. Administratorem Państwa danych osobowych jest burmistrz gminy miasta Witkowie. Państwa dane osobowe zgromadzone i przetwarzane w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej umieszczanej przed wejściem na salę sesji oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta Witkowie pod adresem www.witkowo.pl. Szanowni Państwo Radni, sprawdzę teraz obecność. Proszę o potwierdzenie swojej obecności. Wiadasz Marek, nieobecny. Budzik Marek. Obecny. Bykowski Krzysztof. Obecny. Hołodecki Krzysztof. Jestem. Czaplicki Eugeniusz. Jestem. Grabowska Elżbieta. Jestem. Jana Tomasz. Obecny. Jóźwik Piotr. Obecny. Lisiak Paweł. Obecny. Nowaczyk Czesław. Jestem obecny. Krzysztof Juniusz Piniarski. Obecny. Robaszkiewicz Renata. Jestem. Roszyk Paweł. Jestem. Szymański Paweł. Obecny. Walczak Marian. Jestem. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych na ogólną liczbę 15, a więc Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejszą sesję uważam za otwartą. Porządek obrad został podany radnym w zawiadomieniach o sesji. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie. Nie. Słyszę. Nie. Stwierdzam, że porządek został przez Radę przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy i miasta Witkowo na 2021 rok. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przedsesyjnym wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, może dwa zdania, zanim przejdę do projektu uchwały. Otóż poprosiłem pana przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej ze względu na te obostrzenia, które panują w trosce tutaj o nasze bezpieczeństwo. Wiadomo, że też mamy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o odległości, jeżeli chodzi o te sprawy związane z pandemią. No i tutaj żeśmy się zastanawiali, pierwotnie oczywiście planowaliśmy, że spotkamy się na żywo w Centrum Kultury, no ale te obostrzenia, które jeszcze szczególnie wczoraj weszły w życie, no spowodowały, że zdecydowaliśmy na sesję zdalną. Mam nadzieję, że uda nam się, tak jak poprzednia komisja, jakoś tutaj, jeżeli chodzi o tą łączność i sprawne przeprowadzenie, przeprowadzić. A teraz wracając do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021, powiem w ten sposób, że to są pieniążki, które otrzymujemy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i te pieniądze są przeznaczane właśnie między innymi na
realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Każda gmina pod koniec roku taki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjmuje, powiedzmy, w formie uchwały. Ja mogę tylko tutaj podać, że jeżeli chodzi o pieniążki, bo to jest bardzo ważne, mamy w sumie z tej puli korkowych 300 tysięcy złotych. 283 tysiące zaplanowane jest na zadania związane z realizacją zadań, które ujęte są w gminnym programie. Duża część tych pieniędzy jest przeznaczona na profilaktykę, na dofinansowanie różnych szkoleń, kursów, na organizowanie różnych form, czy to wypoczynku zimowego, czy letniego. No mimo, że jest taka, a nie inna sytuacja, musimy takie założenia tutaj przyjąć, żebyśmy później no, nie żałowali, że można było, a nie można. Myślę, że od ubiegłego tygodnia tutaj radni, państwo radni mieli czas na przeanalizowanie tych propozycji i myślę, że tutaj nie powinno być problemów, jeżeli chodzi o powiedzmy zadania, które jako zadania własne gminy wynikają z realizacji tej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ja bym miał tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Czy są jakieś pytania do pana burmistrza? Czy mamy jasność w tej sprawie? Bo każdy z nas ma ten program, także można było mieć wiedzę. Nie słyszę, wobec tego poddaję projekt uchwały pod głosowanie imienne. Kto jest za wyższym projektem uchwały? Głosujemy imiennie, odczytuję według alfabetu. Pan radny Marek Guzik. Za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Krzysztof Kołodecki. Za. Eugeniusz Szaplicki. Za. Elżbieta Grabowska. Za. Tomasz Jana. Za. Piotr Jóźwik. Za. Paweł Lisiak. Za. Jeszcze raz. Pan radny Czesław Nowaczek. Za. Pani radna Renata Robaszkiewicz. Za. Paweł Roszyk. Za. Paweł Szymański. Jestem za. Marian Walczak. Za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 13 rad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy miasta Witkowo na lata 2021-2025. Również tutaj radni zapoznali się z powyższym tematem na przedsesyjnym wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego programu do pana burmistrza? Proszę. Czy pan burmistrz coś jeszcze chce dodać do tego programu? Jeżeli mogę, to jest to podobna sytuacja jak w pierwszym przypadku, z tym, że dotyczy to przeciwdziałania w zakresie typowo narkomanii. Zgodnie z tą ustawą musimy wyodrębnić pewne środki na realizację tego programu na lata 2021-2025 i na przyszły rok mamy zadania określone na kwotę około 17 tysięcy złotych właśnie. Państwo też tam mają jako załącznik harmonogram działań i wydatków w ramach programu przeciwdziałania narkomanii na terenie naszej gminy. To tyle, jeżeli chodzi o takie wyjaśnienia dotyczące tego projektu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to przechodzę do głosowania imiennego. Pan radny Marek Budzik. Za. Krzysztof Bykowski. Za. Krzysztof Kołodecki. Za. Eugeniusz Czaplicki. Za. Elżbieta Grabowska. Za. Tomasz Janas. Za. Piotr Jóźwik. Za. Paweł Lisiak. Za. Czesław Nowaczyk. Za. Eugeniusz nieobecny. Pani radna Renata Robaszkiewicz. Za. Paweł Roszyk. Za. Paweł Szymański. Za. Marian Walczak. Za. Trzynaście za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przez stanie 13 radnych. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Witkowo. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przedsesyjnym wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały. Powiem w ten sposób, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zwróciła się tutaj do nas z wnioskiem w ramach akcji promocyjnej 100 pomników przyrody na stulecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu o, powiedzmy, wytypowanie na terenie naszej gminy 3 drzew gatunku dąb, które rosną na działkach ewidencyjnych w obrębie Skorzęcin Nadleśnictwo, i wskazali takie 3 dęby, które właśnie poprzez to, jeżeli tą uchwałę państwo zatwierdzicie, przejdą, powiedzmy, te drzewa jako pomniki przyrody. Również posiadają, jest propozycja nadana właśnie przez Dyrekcję Lasów o nadanie imion, i przedstawię, że pierwszy to jest imię Bogdan. Jest to dąb o obwodzie pnia około 470 cm. Drugi dąb jest o nazwie, o imieniu Paweł, o obwodzie pnia 350 cm. I trzeci jest dąb o imieniu Jerzy, o obwodzie pnia 460 cm. No, ustanowienie tych drzew jako pomników przyrody ma na celu ochronę tych tworów przyrodniczych, które charakteryzują się wyjątkowymi walorami zarówno przyrodniczymi, jak i krajobrazowymi, i myślę, że tutaj państwo w tym temacie też nie powinni mieć obiekcji. Oczywiście to jest bezkosztowo, jak gdyby utrzymanie, znaczy bezkosztowo, no w razie potrzeby ewentualnie, powiedzmy, zabiegi kosmetyczne, no to zostaną po naszej stronie, ale myślę, że warto tutaj taką uchwałę podjąć, żeby mieć dodatkowo 3 pomniki przyrody na naszym terenie. Czy są jakieś pytania do pana burmistrza? No właśnie, Paweł Roszyk, ja miałem pytanie, ale burmistrz na końcu mi powiedział, że to jest bezkosztowo, bo chciałem powiedzieć, czy jakieś koszty są ponoszone, ale jeżeli tylko właśnie chodzi o pielęgnację, no to już mam wyjaśnione, nie? Tylko sama pielęgnacja dojdzie do tego. Tak. To dziękuję. Czy jeszcze więcej pytań nie ma? Możemy przejść do głosowania. Więc poddaję projekt uchwały pod głosowanie imienne. Pan radny Marek Budzik. Za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Krzysztof Kołodecki. Za. Eugeniusz Czaplicki. Za. Elżbieta Grabowska. Za. Tomasz Janas. Za. Piotr Jóźwik. Za. Paweł Lisiak. Pan radny Paweł Lisiak. Wyłączony. Już, dobrze, dobrze, dobrze. Pan radny Czesław Nowaczyk.
Za. Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Szymański. Paweł. Radny Paweł Szymański. Jestem za. Słuchasz mnie? Tak, usłyszymy. Jestem za. I pan radny Marian Walczak. Na. Trzynaście za. Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie przy stanie 13 radnych. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy i miasta Witkowo na lata 2021-2030. W tym trybu jej konsultacji, o których mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przedsesyjnym wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały. Jeżeli chodzi o projekt uchwały odnośnie strategii rozwoju naszej gminy na lata 21-30, sprawa wygląda w ten sposób, że mamy strategię, nazwijmy to już w tym momencie starą, która obowiązuje do końca tego roku. To jest dokument, który opracowywany jest, powiedzmy, na okres około 10 lat. Zawiera tam wszelkie sprawy związane ogólnie z funkcjonowaniem, mogę powiedzieć, danej gminy, ale jest to też jednocześnie niezbędny dokument, żeby starać się o jakiekolwiek środki zewnętrzne. To jest podstawa, żeby taki dokument mieć. W międzyczasie, w lipcu bodajże, zmieniła się ustawa o zasadach właśnie prowadzenia tej polityki zrównoważonego rozwoju poszczególnych gmin i są nowe przepisy, które obowiązują właśnie już nawet w przypadku rozpoczętych prac co do strategii rozwoju gminy i miasta Witkowo. Macie państwo załącznik numer 1, który określa między innymi nazwę działania, podmiot, który za dane zadanie jest odpowiedzialny oraz termin realizacji. U nas tutaj współpracujemy z Fundacją Partnerzy dla Samorządu z Poznania i oni również tutaj nam pomagają w tworzeniu tej strategii. Mogę powiedzieć, że tam terminy są praktycznie co miesiąc, można powiedzieć, coś powinniśmy robić, jeżeli chodzi o te poszczególne działania, poszczególne etapy. Jeżeli nic się nie zmieni, to na koniec mamy datę 30 września. Powinna odbyć się prezentacja tego całego dokumentu na naszej sesji Rady Miejskiej. No i oczywiście, jeżeli wszystko byłoby dobrze, to również wtedy byśmy ją uchwalili w formie uchwały naszej Rady. Tak pokrótce wygląda, powiedzmy, temat odnośnie strategii rozwoju naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie słyszę. Mamy jasność. Podaję projekt uchwały pod głosowanie imienne. Pan radny Marek Budzik. Za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Pan Krzysztof Kowodowski. Za. Pan Eugeniusz Czaplicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Jana. Za. Piotr Jóźwik. Za. Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Nowaczyk. Za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za.
Pan Paweł Szymański. Jestem za. Pan Marian Walczak. Za. Trzynaście za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 13 radnych. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę i miasto Witkowo jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przesesyjnych wspólnych posiedzeniach komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały. Szanowni państwo, każda gmina na swoim terenie odpowiada za tak zwany publiczny transport zbiorowy. I jeżeli państwo podejmą dzisiaj tę uchwałę, dostanę jak gdyby możliwość podpisania stosownych umów. Do tej pory działają i jak gdyby na przyszły rok również deklarują w tym zakresie, w zakresie transportu swoją działalność trzy firmy. To jest firma Euromatpol, która obsługuje dwie trasy. Wiekowo, Witkowo, Małachowo, Złych Miejsc. Za te kilometry, za te odległości otrzymuje dofinansowanie. I druga trasa, którą też proponują, to jest Wiekowo, ruch odcinek Mielżyn, Jaworowo, Czajki i z powrotem do Mielżyna, z Mielżyna poprzez Mąkownicę do Witkowa. I trzecia trasa to jest w kierunku Wrześni, firma Wama z Pystr. I tutaj liczymy kilometry od z terenu naszej gminy, od początku czy od końca, czyli Królewiec, Witkowo i z powrotem. I po prostu podjęcie tej dzisiejszej uchwały upoważni mnie do zawarcia umowy z wojewodą, który częściowo refunduje pieniążki, jeżeli chodzi o tych przewoźników. Natomiast nasz udział to jest około 10% w stosunku do wozokilometrów, które co miesiąc wykazują te podmioty. Dziękuję. Panie burmistrzu, to jeszcze mieszkańcom gminy się należy informacja, że jest to przejazd autobusu na trasie Gniezno-Anastazewo i Września-Witkowo. A my tylko opłacamy ten odcinek, który przez naszą gminę idzie. Tak, przepraszam, nie powiedziałem docelowo stacji, czyli tak jest. Tutaj powiedzmy od Wiekowa do Gniezna, a my płacimy za trasę wozokilometry na swoim odcinku, jak i również Witkowo-Września z powrotem też to, co mówiłem, opłacamy na swoim, ale docelowo Września i docelowo Gniezno. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do pana burmistrza? Wobec tego poddaję projekt uchwały pod głosowanie dzienne. Pan radny Marek Budzik. Jestem za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Krzysztof Kołodecki. Za. Eugeniusz Szaplicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Janas. Za. Piotr Jóźwik. Za. Pan Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Nowaczyk. Za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Paweł Szymański. Jestem za. I pan Marian Walczak. Za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 13 radnych. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego Orlik 2012 Witkowie. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przesesyjnym wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali go pozytywnie. I proszę tutaj pana Tomasza Radacza, dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, omówienie projektu uchwały.
Jeżeli chodzi o ten regulamin korzystania z obiektów sportowych Orlik 2012, taka konieczność, żeby powstał nowy, wyniknęła z faktu, że poprzednia uchwała i poprzedni regulamin z 2019 roku został zaskarżony przez prokuraturę rejonową w Słupcy i sąd administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność tejże zaskarżonej decyzji. W związku z tym powstała konieczność zrobienia nowego regulaminu korzystania z obiektów sportowych Orlik 2012. Taki regulamin za każdym razem musi zawierać, musi mieć określone miejsce, którego dotyczy, musi mieć wskazanego właściciela, musi mieć wskazanego zarządcę, musi mieć sposób uregulowania mówiące o nakazach, zakazach i konsekwencjach, które mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z danego obiektu. Taki regulamin wydaje się na podstawie artykułu 40 ustawy o samorządzie gminnym i taki regulamin w samej istocie tworzy się po to, żeby stworzyć warunki do niezakłóconego i bezpiecznego realizowania prawa do korzystania z danego obiektu użyteczności publicznej. Polega to głównie na tym i dotyczy to osób, które korzystają z takowego właśnie boiska i musi zawierać poza sankcjami, które są unormowane w poszczególnych ustawach, również zapisy tak zwanego prawa miejscowego, z których wynika w sposób jednoznaczny, kiedy to prawo miejscowe stanowi głównie o niedopuszczeniu osób do korzystania z tychże obiektów. Nie wiem, czy starej uchwały, dlaczego została uchylona, czy mówić tylko o tej nowej? Panie dyrektorze, radnych interesowało, w którym punkcie tam były, prokuratura miała jakieś uwagi i dlatego musieliśmy zmieniać, bo to dotyczyło nie tylko miasta Witkowa, ale również... Tak, prokuratura głównie zarzuciła tejże uchwale fakt, że ona nie zawiera właśnie tego, o czym mówiłem, czyli nie zawiera obostrzeń, które wynikają z prawa miejscowego, a opierała się tylko i wyłącznie na elementach ustawowych, co jest zabronione. Głównie chodziło o artykuł 10, w którym było zapisane, że odpowiada się materialnie za uszkodzone rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To nie może zawierać regulamin, bo to wynika w sposób jednoznaczny i taka odpowiedzialność wynika z kodeksu cywilnego i taki zapis pojawić się nie może. Poza tym były zarzuty dotyczące wielu podpunktów dotyczących elementów zakazowych. I tak na przykład, podam może kilka, i tak na przykład zakaz wprowadzania zwierząt na teren boiska został przez sąd uznany jako nie do końca możliwy do wprowadzenia, w związku z tym, że inna ustawa, ustawa wyższej rangi, czyli element, który dotyczył ustawy o rehabilitacji zawodowej, niestety zabraniałyby osobom niepełnosprawnym wejście z psem przewodnikiem. Jeżeli chodzi o inne pozostałe elementy, jak na przykład zakaz picia alkoholu, zakaz palenia tytoniu i tego typu zakazy, które były w poprzedniej uchwale, niczego więcej nie wnosiły niż zapisy ustawowe, które zawarte są czy to w ustawie o trzeźwości, one wynikały tylko w sposób jednoznaczny z tego, co jest zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi i o ochronie zdrowia przeciw następstwom używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
To jest zapisane w stosownych dziennikach usta i brak rozszerzenia dotyczącego sankcji wynikających z prawa miejscowego, a mianowicie to, co jest w nowej uchwale i w nowym regulaminie zapisane na przykład w punkcie 18 czy w punkcie 19, w którym jest napisane wyraźnie, że poza tymi rzeczami, które wynikają z ustawy, wynika też możliwość niedopuszczenia czy niewpuszczenia osób, które chciałyby skorzystać z boiska przez osobę, która za to boisko jest odpowiedzialna. Czyli brakowało w poprzedniej uchwale rozszerzenia o możliwość, że zarządca czy gospodarz obiektu może nie wpuścić na boisko osoby pod wpływem alkoholu, czy może wygonić, wyprosić osobę, która pali na terenie obiektów sportowych, czy pije alkohol na terenie obiektów sportowych, ale ten element musi wynikać, że ktoś od nas, czyli gospodarz, zarządca i tak dalej, może taką osobę do tego elementu nie dopuścić. Istotą każdego regulaminu, który się tworzy, to dotyczy on uregulowania warunków do niezakłóconego, nieprzerwalnego i bezpiecznego użytkowania każdego obiektu użyteczności publicznej, jaki on by nie był. W związku z tym tamta uchwała przez te wszystkie punkty zakazowe, w związku z rozszerzenia chociażby o to, że gospodarz obiektu może osobę usunąć z tego obiektu, spowodowały, że uchwała została uznana za powielenie zapisów ustawowych, czyli prawa wyższej rangi, a nie została rozszerzona o możliwości prawa miejscowego. To tak mniej więcej w skrócie, o to głównie w tym chodzi. Więc przygotowując tą uchwałę, projekt tej uchwały, starałem się jak najszerzej opisać wszystkie możliwości, które są związane z korzystaniem z tego konkretnego obiektu. Stąd pojawiły na przykład zapisy dotyczące obuwia i paru innych rzeczy, w związku z tym, że to jest sztuczna nawierzchnia i pewne zasady muszą być zachowane. I tu jest, znowu wracamy do gospodarza lub zarządcy, który może za brak takiego obuwia, za brak stroju osoby na to boisko, mówiąc krótko i kolokwialnie, nie wpuścić. Brak tych wszystkich zapisów dotyczących rozszerzenia przez prawo miejscowe zapisów ustawowych spowodował, że ta uchwała została w całości, która została zaskarżona, została w całości uchylona. Jak została uchylona, to przestała istnieć. Jak przestała istnieć, to należało napisać regulamin, należało napisać nowy regulamin, no i automatycznie podjąć nową uchwałę, ponieważ ta uchwała nawet nie uchyla poprzedniej uchwały, bo tamta uchwała po prostu przestała obowiązywać z mocy wydanego wyroku przez sąd w Poznaniu. Czy w skrócie mniej więcej tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Czy jest tam jakieś... Czy Państwo czytali ten wyrok i uzasadnienie tego wyroku, bo z tego uzasadnienia do tego wyroku wszystkie te rzeczy, o których teraz mówię, wynikają w sposób dosyć jednoznaczny, mimo tego, że są dość zawile opisane. Ale głównie te zarzuty spowodowały, że uchwała została zaskarżona i uchylona w całości. No i w związku z powyższym powstał obowiązek, żeby zgodnie z artykułem 40 ustawy o samorządzie gminnym zrobić nowy i podjąć nową uchwałę o wprowadzeniu tego regulaminu. Ten regulamin, jak przygotowałem, on został sprawdzony od strony prawnej przez panią prawnik z Urzędu Gminy i Miasta Witkowie, no i został Państwu podany już przez panią prawniczkę do podjęcia lub nie. Dziękuję panie dyrektorze. Czy ktoś z radnych ma pytanie do pana dyrektora? Ja bym chciał zapytać. Pan Krzysztof Kołodecki. Mam pytanie do pana dyrektora.
Czy zastanawia się pan dyrektor nad umieszczeniem w regulaminie kwestii uregulowania reklam na obiekcie na Orliku? Ponieważ czy to jest możliwe też, bo wiem, że w Polsce w regulaminach jest to uwzględnione. U nas często spotyka się z tą kwestią reklamową, że wiszą te reklamy jakiś tam czas. Jak to jest regulowane u nas kwestia? Jeżeli wprowadziłbym to, o czym pan teraz mówi, to doprowadziłbym do takiej samej sytuacji, ponieważ nie byłoby rozszerzenia, bo taka ustawa i uchwała bądź zarządzenie pana burmistrza w tym temacie istnieje, więc byłoby to powielenie, a nie rozszerzenie tego, co już jest zawarte w innych aktach prawnych, czy to ustawowych, czy prawa miejscowego. W związku z powyższym, no każdy, kto chciałby powiesić jakąś reklamę, musi się zgłosić do właściciela bądź do zarządcy o to, żeby taką reklamę umieścić i wtedy się podejmuje decyzję na podstawie uchwały o reklamach, jak tą sprawę rozwiązać i jak to ma wyglądać. Rozumiem. I to należy do zarządcy obiektu. Rozumiem. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Ja, Paweł Lisiak. Czy to dotyczy tylko Witkowa, czy Mierzyńskiego, naszego Orlika? Nie. Każdy obiekt użyteczności publicznej dotyczy i każdy taki regulamin dotyczy indywidualnego, pojedynczego miejsca. Ten w pierwszym swoim punkcie ma zapisane, że dotyczy Orlika, który znajduje się przy ulicy Wrzesińskiej w Witkowie. Jeżeli miałby być regulamin zrobiony do Mielżyna, to on musi być zrobiony do Mielżyna. To jest to, dotyczy konkretnego miejsca i konkretnego obiektu użyteczności publicznej. Ale czemu do Mierzyna nie jest zrobiony, bo też powinien być zrobiony. Mierzyn ma swój regulamin, proszę sprawdzić u dyrektora szkoły. Tam jest regulamin, panie radny. Na pewno bo to jest kwestia tego, kto jest zarządcą, kto jest właścicielem. Kto jest właścicielem, kto jest zarządcą danego obiektu. Jeżeli mogę, faktycznie pani dyrektor taki regulamin opracowała i na pewno jest, łącznie z tym placem zabaw, jest on tam na tym terenie ujęty. Tylko pani ma trochę lepiej, bo pani dyrektor ma trochę lepiej, bo ona zarządza indywidualnie tym boiskiem i ono właściwie jest przypisane do szkoły, a nie do całego Mielżyna. Różne rzeczy i zawody się tam odbywają. O to chodzi. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, mam pytanie. Panie dyrektorze, bo z tego co wiem, to wisiały tam reklamy. Czy były pobierane opłaty za te reklamy? Ale gdzie? Na Orliku. Ale Orlik nie jest w moim zarządzie, także to pytanie nie do mnie. Dobrze. A chciałbym się dowiedzieć, czyli pan nie zarządza Orlikiem, tak? Nie, ja nie zarządzam. Nie jestem właścicielem, nie jestem zarządcą Orlika. A ile podlega pod urząd? Natomiast żadnych opłat, jeżeli chodzi o te reklamy typu, bo tam przeważnie firma Zara, nasz herb wisi poza powiedzmy takimi dwoma, trzema plakatami czy afiszami. Nie ma takich innych reklam, które by powiedzmy można było przypisać do konkretnej firmy, działalności, która by ewentualnie z tego tytułu miała czerpać jakieś tam powiedzmy pożytki. Więc tutaj nie pobieramy opłat. Na dzień dzisiejszy to tego, panie burmistrzu, wiem, że nie ma tych reklam, bo byłem zobaczyć, ale te reklamy wisiały różnego rodzaju. Nawet muszę państwu powiedzieć, że już nie pamiętam do kiedy nie możemy pobierać żadnej opłaty, jeżeli chodzi o korzystanie z tego Orlika. Tak, no to wiem, że Orlik jest za. Ale inne podmioty pobierają opłaty na przykład, czy u nas też nie można prowadzić konkretnie za metr kwadratowy, czy na czas określony, bo wiem, że wiszą tam dość długo te reklamy potem po zawodach jakikolwiek, miesiącami potrafią się do kilkanaście reklam. Zainteresujemy się tym tematem, natomiast jak jest ta trwałość projektu, no to jest temat taki dość śliski, że lepiej nie pobierać, bo później z tego tytułu powiedzmy mogą być różne inne, że tak powiem, wagoniki, które trzeba będzie uzupełniać, ale zobaczymy jak to się ma faktycznie do tych reklam, które ewentualnie w przyszłości albo będą, albo nie będą. Dziękuję. Ja tylko chciałem dodać, że na tym Orliku pojawiają się reklamy w momencie, jak jest jakaś impreza dla dzieci i w tym momencie są sponsorzy, którzy
dają jakieś środki i jednocześnie im się w ten sposób dziękuję właśnie za to, że pomagają w zorganizowaniu tej imprezy poprzez jakieś tam środki własne. I to jest bardzo praktykowane, że w wdzięczności ten instruktor tam wiesza te reklamy. I trzeba spojrzeć też. Zgadza się, panie przewodniczący, imprezy dla dzieci, tylko czemu reklamy piwa są, jak są gdzieś akurat jakieś tam występy dzieci, czy akurat są zawody dla dzieci? To reklama piwa była niepotrzebna. Konkretnie, nie można reklamować alkoholu, z tego co wiem, na obiektach sportowych. Ale wisiały takie reklamy. Ale tą kwestię na komisji poruszaliśmy o tym parasolu, co była reklama, także miało być to wyjaśnione, miał być zakupiony nowy parasol nowego sezonu, także bez reklamy już piwa, także poruszaliśmy ten temat na komisji. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, miałem pytanie, ile pracowników jest zatrudnionych na Orliku i na tym, czy są na pełnych etatach, czy na pół etatach? Ja mam zatrudnioną tylko jedną panią, która jest zatrudniona sezonowo na okres letni do sprzątania pomieszczeń socjalnych i to jest jedna osoba. Z mojej strony, jeżeli mogę dodać, jest zatrudniony jeden pracownik, który część wynagrodzenia dostaje, że tak powiem, w ramach realizacji tego programu Orlik. I część, tylko w tym momencie nie powiem jaką, dopłacam jako tutaj pieniądze samorządowe. On dba i różnie to wygląda. Do tej pory to zawieraliśmy umowę na okres, nazwijmy to od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Jestem przed tematem podpisania kolejnej umowy. Pilnuję tego, więc nie wiem, czy czasem się nie pokuszę i nie zrobię, to nie są duże pieniądze i nie zrobię, że będzie osoba przez cały rok zatrudniona w zamian za to, że dba, pilnuje i tak dalej. Czyli ten pracownik dba i pilnuje, czyli sprząta tak samo? W środku, żebyśmy nie mylili otoczenia Wrzesińska, nie? Parku. A otoczenie, właśnie otoczenie Orlika, kto odpowiada? ZGK. O, to proszę zobaczyć, jakie tam są śmieci. No liście chyba, bo wczoraj chyba jechałem, to liście przy Wrzesińskiej, no ale temat liści, to wiecie państwo, jak to wygląda. Dzisiaj są, jutro nie ma, pojutrze znowu są. Panie burmistrzu, tam są pełne kosze śmieci i po prostu butelki plastikowe od piwa, od takiego różnego rodzaju, co nie chodzi o liście akurat. Panie Rady, doskonale wiemy, że taki sam element spotkań wieczorno-nocnych odbywa się przy Centrum Kultury, jak i przy Orliku i stąd dzisiaj jest czysto, rano jest góra śmieci, pudełka po pizzy i tak dalej, więc podejrzewam, że trzeba by mieć kogoś zatrudnionego, który by codziennie te dwa miejsca obchodził i sprzątał, bo codziennie jest bałagan. Codziennie mój pracownik sprząta na parkingu, chociaż z grubsza te butelki i parę innych rzeczy, a fantazja jest naprawdę młodych ludzi ogromna, bo niektóre zastajemy zawieszone po prostu na gałęziach. Czasami nawet ich nie widać między liściami. Czy wyczerpaliśmy już tematykę? Ja mam jeszcze pytanie, jak wygląda w obecnej chwili dostępność tego Orlika? Ten Orlik jest ogólnodostępny, jest zamykany, wydawane są klucze. W jaki sposób to wygląda wydawanie czy wejście na Orlik? Powiem tak, zupełnie na dzień dzisiejszy jest zamknięty zgodnie z obostrzeniami. Natomiast powiedzmy do czasu pandemii, bo wiadomo, że on nie od roku funkcjonuje, był grafik, harmonogram, właśnie między innymi prowadzi ten opiekun. Natomiast w chwili obecnej jest nieczynny ze względu na te obostrzenia sanitarne. Nie się tutaj wypowiadał, jak to wygląda, bo dla mnie ferie i dzieciaki, które siedzą do godziny 16 albo to, że nie mogą wyjść, powiedzmy, poodbijać sobie piłki,
to jest zupełnie inny temat, ale mówię, jeżeli chodzi o daną chwilę, jest nieczynny. Do 17 stycznia w związku z tym nowym rozporządzeniem, które wyszło 21 i 28 grudnia, bo wychodzą dosyć regularnie, no w sposób jednoznaczny wynika, że z obiektów sportowych mogą korzystać tylko sportowcy zawodowi. No i dla mnie to już dalej mnie tu język swędzi, rozwinę. Powiedzmy, są półkolonie, organizuje szkoła półkolonie i o dziwo tych 12 uczniów może iść i korzystać, a nazwijmy to ci, którzy no nie są zrzeszeni, nie są na tej półkolonii, do 16 muszą siedzieć w domu, a po 16 ze względów sanitarnych i tak nie mogą skorzystać. No to te, bo te półkolonie rządzą się inne tam są. O oświacie i edukacji i one są zgłaszane i zezwolenia dostaje się, że tak powiem, z góry na zrobienie, ale to jest dla konkretnej liczby osób z imienia i nazwiska i one muszą mieć pełną opiekę i zapewnioną i nie mogą sobie samopas gdziekolwiek się w godzinach tej półkolonii przemieszczać, więc zamknęli wszystko dla takich pojedynczych dzieci, no bo do tej 16 nie wolno się poruszać i do tego jeszcze zaostrzyli, że z obiektów sportowych wynajmować nie można innym podmiotom, no ponieważ za to odpowiada ten, kto jest właścicielem albo zarządcą. To niestety do 17 stycznia się bardzo ukróciło. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypominam, że jesteśmy przy uchwale w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego Orlik 2012 w Witkowie. I proszę o pytania jeszcze do tego regulaminu, bo wchodzimy tu w inne sprawy, które możemy jeszcze realizować w punkcie 14. Czy jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje możliwość umieszczenia punktu w regulaminie, który by mówił o tym, że grupy zorganizowane typu klasy, które chodzą ze szkoły podstawowej numer 1, mają pierwszeństwo skorzystania z tego obiektu, bo często ktoś tam inny jest na tym obiekcie i trudno jest wejść klasą na przykład na te zajęcia. Ale to wystarczy tylko zgłosić instruktorowi i pierwszeństwo zawsze ma młodzież zorganizowana, więc dziwne pytanie dla mnie. Nie, jeżeli to jest regulaminie... W tym regulaminie jest zapisane, że po wcześniejszych uzgodnieniach z zarządcą albo z gospodarzem obiektu można zarezerwować sobie boisko, można sobie, to mogą grupy zorganizowane, kluby, sekcje, przeróżne instytucje, które mogą korzystać z tego publicznego obiektu i z tym nie ma żadnego problemu, ale to trzeba uzgodnić wcześniej zarządcą lub z opiekunem i on wtedy na dany czas wyłącza i to z tego regulaminu, w tym regulaminie też taką możliwość zawarłem. Tu jest też zawarte w tym regulaminie, że można na Orliku zorganizować jakąś sportową imprezę i może to zrobić każde stowarzyszenie. Tylko wtedy trzeba zawrzeć stosowną umowę z zarządcą Orlika. Także tego typu zapisy się tutaj pojawiają. A można to uzgodnić, jeżeli chce z tego korzystać szkoła, no tylko szkoła może to zrobić na zasadzie uzgodnienia z zarządcą i z gospodarzem, ale musi mieć określony czasowy okres, kiedy na pewno przyjdą, bo to jest istotne, żeby na pewno przyszli, żeby nie było tak, że gospodarz nie wpuszcza na obiekt, bo ma przyjść jakaś zorganizowana grupa, a grupa nie przychodzi. Wtedy jest wszystko winą gospodarza, a nie tego, który nie przyszedł. Panie dyrektorze, to jest zorganizowanej grupy praktycznie no, można nawet zebrać, jak to się mówi, pół bloku osiedla. No, zbieram sobie od siebie z bloku akurat dobrych graczy i sobie idziemy pograć, tak? Też możemy. Ale to jest osoba, która to reprezentuje. Ktoś musi zadzwonić i zarezerwować. Z Orlika mogą korzystać na przykład z 13 punktu tego regulaminu w punkcie osoby fizyczne,
więc każdy, kto ma ochotę, może to uczynić. No mamy w punkcie A dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, więc nauczyciel musi zrobić rezerwację, a wiadomo, że grupy zorganizowane, kluby, akademie futbolu, to wszystko ma pierwszeństwo, no a potem wchodzą indywidualnie. Jak jest wolne, no to wchodzą. Wystarczy tylko sobie zablokować i można realizować tam zajęcia. I myślę, że to jest tutaj oczywiste. Ten wachlarz jest dość szeroki. Kto może skorzystać bezpłatnie z tego boiska, także z tych boisk właściwie tam są poza. No z Orlika wszyscy bezpłatnie korzystają, bo taki był cel w ogóle powstania tego Orlika. Tak, i to jest zapisane też w tym regulaminie, też jest to zapisane, że jest bezpłatne. Bezpłatne i część jest finansowany instruktor, dlatego mam tam instruktora, którego dofinansowuje pan burmistrz w jakiejś tam swojej części. I tak 8 lat przez 8 lat korzystają z Orlika, a dzisiaj pół godziny się zastanawiamy nad regulaminem Orlika. Przez 8 lat nie było żadnego problemu, żadnego. A dzisiaj dyskutujemy. Nie było problemu, ale pojawił się nie było problemu. Są z reklamami problemy, bo ludzie się pytają, dlaczego piszą reklamy. Tak, ale tak nie było problemu. Reklamy można unormować moim zdaniem i to jest problem. Nie ma żadnego problemu, ale 8 lat było tak i nikomu nie przeszkadzało. Dzisiaj to było doskonały regulamin, zawsze można coś udoskonalić przecież, nie? Jeżeli się zmienia regulamin, panie radny, to chodzi o to, że po prostu są nowe zapisy i w tych nowych zapisach się upewniamy, czy po prostu to będzie możliwość skorzystania. Ja nie mówię o zapisach, bo zapisy to ja rozumiem, o co chodzi, a my dyskutujemy o czym innym. No tak, ale to właśnie się pytamy, czy takie zapisy są tam, czy jest możliwość korzystania. Bo jak znowu nie będzie zapisu, to okaże się, że nie można korzystać. Jak kiedy jest zapis, to wtedy wiemy, że możemy korzystać i jesteśmy na prawie. Kto chce, to może korzystać dzień i noc z Orlika. Z Orliki, żeby korzystać, a nie tam, żeby zapisać. Myślę, że koniec dyskusji na tej wizji. Proszę konkretne pytania do regulaminu, naprawdę, bo czas biegnie. On jest precyzyjny, poza tym możemy go zawsze zmienić, jeśli coś znajdziecie, analizujemy na komisjach i wprowadzimy poprawki, nie ma problemu. A dzisiaj koncentrujmy się na tym regulaminie, na tym zapisie, bo chcemy cały sport w gminie naprawiać. Jesteśmy przy punkcie 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego Orlik 2012, który musimy poprawić. W punkcie 14 i są inne sprawy, możemy wrócić do tematu. Koncentrujmy się teraz na tym. 15. Kto jeszcze z radnych ma pytanie do tego regulaminu? Jest jakaś niejasność. Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania imiennego tego projektu uchwały. Pan Marek Budzik. Jestem za. Krzysztof Bykowski. Za. Krzysztof Kołodecki. Za. Eugeniusz Czaplicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Tomasz Jana. Za. Piotr Jóźwik. Za. Paweł Lisiak. Za. Czesław Nowaczyk. Za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Paweł Szymański. Jestem za. Pan Marian Walczak. Za. 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przez stanie 13 radnych. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 14/9, 17/3, 17/4, 17/5, obręb Machowo Wierzbiczany i 2081, 2088 /2, obręb Witkowo, gmina Witkowo. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przesesyjnym wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały, ewentualnie przez pracownika urzędu.
Szanowni Państwo, teraz mamy trzy projekty dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego na naszym terenie. I tak jak Pan Przewodniczący powiedział, pierwsze dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla czterech działek położonych w Małochowie Wierzbiczany i dla dwóch działek położonych w obrębie Witkowa. I może tutaj Panią Kierownik naszej infrastruktury poproszę o rozszerzenie tego tematu. Dzień dobry. Dobry. Przedmiotem niniejszej uchwały jest plan miejscowy, którego ustalenia dotyczą przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów położonych w Małochowie Wierzbiczany, no i częściowo we Witkowie na terenach działek, które tu Pan Burmistrz przedstawił Państwu. W planie wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zmiany dotyczą przede wszystkim funkcji terenu oraz zasad podziału. Także mamy na załączniku graficznym, ponieważ ta uchwała jest przedstawiona w formie tekstowej i graficznej. Na załączniku graficznym mamy przedstawione działki czy fragmenty terenu, gdzie naniesiono zmiany. Także zmiany są przedstawione dla dwóch działek narożnikowych. Tutaj wprowadzamy funkcję usługową w 50% przy tej zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i dla dwóch fragmentów terenu, również oznaczonego terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 MN i 1 MN. Tutaj przedstawiamy zmiany podziału, tak? Także dwie działeczki mają zmianę funkcji, częściową zmianę funkcji. Natomiast pozostałe dwa tereny, które tutaj przywołałam, zmianę układu działek, czyli przyszłego podziału. I tutaj część tekstowa to są przepisy ogólne i przepisy szczegółowe, określenia właśnie tego zagospodarowania terenu. Uchwała jest zgodna z przepisami odrębnymi, nie narusza ustaleń studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo. Także tyle tutaj bym miała na ten. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do Pani Kierownik? Tak, mam pytanie. Kiedy ten wniosek został złożony? Uchwała o przystąpieniu jest z 2014 roku, natomiast były zmiany w roku 2017 i 2019. W uzasadnieniu mamy cały jakby przebieg tutaj prac związanych ze zmianą planu. Aż czy zmiany musiały być razy czwarta, tak? No tam tutaj były przedstawiane, tak, zmiany uchwał. Dobra, mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli tam właśnie Pani mówiła, że do 50% mają być usługi, czy, bo nie wiadomo, jakie te usługi będą, czy jest zabezpieczone miejsce parkingowe? Bo może to być nawet... Może tam być różne gabinety, mogą być różne, no też wiadomo, że to parkingi by musiały być zabezpieczone. Czy są właśnie też zabezpieczone te miejsca, a wiadomo, że tam jest bardzo wąska droga i nie ma akurat takiej możliwości. Przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mamy jakby tutaj funkcję usług nieuciążliwych. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to zgodnie tutaj z przepisami na terenie własnej działki inwestor musi zapewnić
miejsca parkingowe i mamy w treści uchwały na pewno tą informację też tutaj zawartą, że one musi być zgodnie z przepisami wszystko wykonane i rozporządzeniem dotyczącym sytuowania budynku. Czy jeszcze jakieś pytania? Mam pytanie tutaj do pana burmistrza może, bo tutaj w tym rozstrzygnięciu Rady Miejskiej w Witkowie, paragraf pierwszy, może tylko końcówkę, inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie wywołują skutków finansowych obciążających budżet gminy. Czy chodzi o to, że, bo wiadomo, do końca roku mamy 3 dni, czy to w tym roku, czy w ogóle żadnych skutków nie będzie ponosiło na lata następne? To jest związane, to jest formalność, muszę powiedzieć, związane jest z tą zmianą i ta zmiana, to, że dzisiaj podejmiemy, to nie znaczy, że jutro będziemy jakieś tam środki techniczne musieli na ten cel przeznaczyć. Natomiast tutaj wracając do tego pytania o te miejsca parkingowe, to na etapie wydawania warunków decyzji o zabudowie, właśnie między innymi tam, jeżeli ktoś jakąkolwiek działalność chce prowadzić, jasno z tych zapisów wynika, ile tych, powiedzmy, pojazdów w obrębie własnej działki powinno się zmieścić. No oczywiście my w tym momencie, jako my mówię, jako gmina nie zapewniamy jakichś tam, powiedzmy, dodatkowych miejsc czy miejsca na pobudowanie miejsc parkingowych. Także tutaj po naszej stronie jak gdyby takiego zobowiązania nie ma. Ale inne koszty możemy ponosić. Słucham? Ale inne koszty możemy ponosić. No koszty takie jak powiedzmy infrastruktura uliczna, inne rzeczy, to jest logiczne, nie? To bez inwestowania, no niestety nic się tutaj nie da zrobić. Zgadza się. Już tutaj nie chcę podawać ulic, które po kolei mamy harmonogram, czekają, żeby cokolwiek zrobić, no. Kiedyś na pewno trzeba będzie tam jakieś pieniądze większe, mniejsze, czy etapami włożyć. I ten zapis, że nie ponosi żadnych skutków finansowych, to praktycznie nie powinien być, nawet tak, pan mówi. Dotyczące planu. No. Przecież, słuchajcie państwo, to nie jest plan. Weźmy wrześnie i weźmy Volkswagena. Września miasto wybudowało całą infrastrukturę, żeby przyciągnąć klienta. No i to przełóżmy teraz na nas. Ja już tu dalej nie będę tłumaczył. No to panie burmistrzu, jeżeli już, bo chciałem to powiedzieć po następnych trzech tych właśnie uchwałach, to jeżeli, no dlaczego my akurat jesteśmy takim blokadą i takim hamulcem właśnie inwestowania w nowych inwestorów właśnie na terenie Witkowa. Jednemu się daje możliwość, a niektórym się po prostu cały czas hamuje. Ale komu żeśmy zahamowali? No mogę przypomnieć 14 lat na osiedlu, ten fajny Auschwitz, jak to się mówi. 14 lat, panie burmistrzu. No praktycznie, panie burmistrzu, no sorry, szacunkiem całym, ale no 14 lat jest praktycznie blokowana cały czas inwestycja. Tak. Nie będziemy się spierać teraz, kto ma winę, kto ma rację, ale jest blokowana. Dla niektórych ja rozumiem, że ja jestem za tym, żeby to się wszystko rozwijało, rozbudowywało się, bo z tego mamy podatki. Z tego mamy podatki, wtedy możemy my się rozwijać, my możemy sobie naprawiać, możemy sobie robić chodniki, oświetlenie, bo wtedy mamy pieniądze, nie musimy się o nic prosić. Ale niech się rozwijajmy, ale rozwijajmy się i róbmy to dla wszystkich sprawiedliwie. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie słyszę. Wobec tego przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Pan Marek Budzik. Za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Pan Krzysztof Kołodecki. Za. Pan Eugeniusz Czaplicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Janat. Jak najbardziej za. Piotr Jóźwik za. Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Nowacyk. Za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za.
Pan Paweł Roszyk? Za. Pan Paweł Szymański? Jestem za. Pan Marian Walczak? Za. 13. Stwierdzam, że projekt uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przystanie 13 rad. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 łamane przez 169 łamane przez 97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 545 łamane przez 2 w Witkowie przy ulicy Wrzesińskiej. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przedstawionym wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały. Ewentualnie mamy kolejny projekt uchwały. Dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak jak pan przewodniczący powiedział, działki 545 przez 2 w Witkowie. Działka ta znajduje się, czy zlokalizowana jest przy ulicy Wrzesińskiej. I nie wiem, czy pani kierownik ewentualnie coś jeszcze do tego doda. Proszę bardzo. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania niniejszego terenu przy ulicy Wrzesińskiej. I najogólniej rzecz biorąc, to na załączniku graficznym przedstawiono tą nieruchomość. Chodzi przede wszystkim o zmianę linii zabudowy. Wcześniej ona była oddalona od granicy działki. W tej chwili dopuścimy, jeśli zostanie ta uchwała przyjęta, dopuścimy linię zabudowy zbliżoną od granicy działki 4 metry, natomiast od linii asfaltu 8 metrów. Ponadto, jeśli chodzi o przeznaczenie tego terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami należało doprecyzować przeznaczenie tego terenu. Także oprócz tutaj informacji, że jest to zabudowa usługowa, teren obiektów produkcyjnych, składowych i magazynów jest również na terenie tej działki dopuszczony. Czy są pytania do pani kierownik? Czy tutaj mamy jasność? Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania imiennego. Pan radny Marek Budzik. Za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Pan Krzysztof Kołodecki. Za. Pan Eugeniusz Szaplicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Janas. Za. Piotr Jóźwik. Za. Pan Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Nowaczyk. Za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Paweł Szymański. Za. Pan Marian Walczak. Za. Trzynaście. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 13 rad. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Parkowej, Poznańskiej i Jana Pawła II w mieście Witkowo. Radni zapoznali się z powyższym tematem na precyzyjnym wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Proszę pana burmistrza o omówienie projektu uchwały. Ten projekt uchwały dotyczy pierwszego kroku, a mianowicie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy powiedzmy powierzchni o 0,27 hektara położonego w Witkowie w obrębie ulic Parkowej i Jana Pawła
drugiego i również może trochę szczegółów poproszę panią kierownik. Jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to przystępujemy do zmiany uchwały o planie miejscowym i przede wszystkim mamy na załączniku graficznym również tutaj to widać, zmiana lokalizacji terenu zieleni izolacyjnej. Równolegle przesuwamy w stronę ulicy Poznańskiej dla uzyskania możliwości lepszego zagospodarowania tego terenu. Jest to teren w Śródmieściu, także funkcje tutaj moglibyśmy też zaplanować usługową, jeśli Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuści taką funkcję. Natomiast jest też możliwość zaplanowania tutaj funkcji mieszkalno-usługowej. Także no, tyle, co tu by było na ten temat w tej chwili. Czy jakieś pytania do pani kierownik? Nie słyszę. Podaję projekt uchwały pod głosowanie imienne. Pan Marek Budzik. Jestem za. Pan Krzysztof Dykowski. Za. Pan Krzysztof Kołodecki. Za. Pan Eugeniusz Czaplicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Janas. Krzyśnik za. Pan Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Nowaczyk. Za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Paweł Szymański. Jestem za. I pan Marian Balczak. Za. 13. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 13 radnych. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy miasta Witkowo na lata 2020-2027. Radni zapoznali się z proponowanymi zmianami w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok na przesesyjnym wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali je pozytywnie. Proszę panią skarbnik o przedstawienie autopoprawki do zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie na 2020 rok, bo taką zmianę będziemy musieli wprowadzić. Dzień dobry, panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Burmistrz proponuje wprowadzić kolejne zmiany w budżecie na rok bieżący w następującym zakresie. W związku ze złożeniem wniosku o płatność końcową dla projektu pod nazwą Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina i miasto Witkowo drugi etap, odrębnia się zadanie bieżące związane z promocją projektu. Przesuwa się środki w dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 616 drogi publiczne gminne z paragrafu 430 z końcówką 0 kwota, przesuwa się kwotę 12 692 zł i 48 groszy do tego samego paragrafu, ale z końcówką 7, kwotę 7 979 zł i 25 groszy oraz z końcówką 9, 4713 zł i 23 grosze. Ta czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu wydatkowego oznacza źródło finansowania wydatków. Z końcówką 7 to jest oczywiście, to są środki unijne. I proponowana zmiana skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2027. W tej wieloletniej prognozie finansowej są wyszczególnione wydatki majątkowe i bieżące, które są współfinansowane ze środków unijnych. Ja dziękuję bardzo, jeżeli chodzi o tą autopoprawkę do budżetu. Do wieloletniej prognozy, tak?
ta zmiana, którą przedstawiłam, dotyczy oczywiście i wieloletniej prognozy finansowej, i budżetu na rok bieżący. O to mi chodzi, bo w kolejnym punkcie będziemy mieli budżet, żeby była jasność dla radnych, że już mamy informację o tamtej autopoprawce też. Tak, ale ta zmiana dotyczy roku bieżącego. Oczywiście. Bieżącego. Pani skarbnik? Nie słyszę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie imienne wraz z autopoprawką. Oczywiście mówimy o wprowadzeniu zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Witkowo na lata 2020-2027. Pan radny Marek Guzik. Za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Pan Krzysztof Kołodecki. Za. Pan Eugeniusz Szaflicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Janas. Za. Piotr Jóźwik. Za. Pan Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Nowaczyk. Za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Paweł Szymański. Jestem za. Pan Marian Walczak. Za. Trzynaście za. Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie przy stanie 13 radnych. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. Radni zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie Gminy Miasta na 2020 rok. Na posiedzeniu komisji zaopiniowali je pozytywnie. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani skarbnik odnośnie tej autopoprawki, która nam podała przed chwilą? Co jest? O, tutaj ją widzimy. Ja mam pytanie tutaj do tej autopoprawki. Ale tutaj nam wskoczyła autopoprawka na 2021 rok. Za wcześnie jeszcze. Tak, za wcześnie. Wracamy do autopoprawki na 2020. Przed chwilą pani skarbnik nam ją omówiła, tą autopoprawkę, dlatego mam pytanie tutaj do szanownych radnych. Czy jeszcze jakieś mają pytanie? Czy możemy już przejść do głosowania? Zmian w budżecie na 2020 rok, w starym naszym roku. Nie słyszę wobec tego. Podaję projekt uchwały pod głosowanie wraz z poprawką. Pan radny Marek Budzik. Za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Pan Krzysztof Kołodecki. Za. Pan Eugeniusz Szaflicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Janas. Za. Piotr Jóźwik. Za. Pan Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Nowaczyk. Za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Paweł Szymański. Za. Pan Marian Walczak. Za. Trzynaście. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 13 lat. I przechodzimy do punktu 13. Uchwalenie budżetu Gminy Miasta na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z obowiązującą procedurą, uchwalenie budżetu poprzedzone jest przedstawieniem projektu uchwały budżetowej, opinii stałej Komisji Rady oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniem ewentualnych autopoprawek wniesionych przez burmistrza. Procedura przewiduje ponadto dyskusję, głosowania nad poprawkami wniesionymi w toku debaty nad projektem budżetu, a następnie podanie pod głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami. Projekt budżetu na 2000,
2021 rok komisje analizowały na listopadowych i grudniowych posiedzeniach. Wypracowane przez Komisję Gospodarki Rolnej i Komisję Oświaty opinie zostały przekazane Komisji Finansów, która zgodnie z procedurą uchwalenia budżetu zapoznała się z nimi, wypracowała własną opinię w tym przedmiocie. Następnie opinie komisji zostały przekazane burmistrzowi, który na dzisiejszej sesji przekłada Radzie projekt budżetu do uchwalenia. Proszę pana burmistrza o krótkie przedstawienie projektu budżetu na 2021 rok, ustalonego zarządzeniem z dnia 12 listopada bieżącego roku. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, może kilka słów, zanim tutaj przejdę do szczegółów, jeżeli chodzi o budżet na 2021 rok. Powiem tak, ten budżet może być szczególny, może być trudny, a przyczyną tego może być ta niepewność związana z trwającą pandemią koronawirusa. Mam tutaj na myśli wpływy czy nasze udziały, które otrzymujemy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego z tak zwanych PIT-ów i CIT-ów. Jeżeli sytuacja będzie jak do tej pory, to tutaj gwarantuję, że nie powinno być zachwiania powiedzmy naszego budżetu, ale trudno cokolwiek powiedzieć, bo to jest początek za kilka dni w zasadzie nawet nowego roku. Zakładam, jeżeli chodzi o inwestycje, bo to na pewno tutaj Państwa radnych najbardziej interesuje, że w stosunku do ogólnych wydatków na 2021 kwota ta będzie wynosiła około 7,5 miliona złotych, czyli licząc powiedzmy to na procenty, no to gdzieś około 11% stanowią, te 7,5 miliona stanowi wydatków budżetu z 2021 roku. Ale jednocześnie myślę, że na tyle tutaj jest możliwość, będzie ten budżet elastyczny, że mamy, przynajmniej tak jeszcze raz mówię, podkreślam, że na daną chwilę przewiduję jego tutaj pełną realizację, oczywiście przy poparciu, przy wspólnym realizowaniu poszczególnych zadań. Właśnie mam tutaj na myśli Państwa radnych. Jeżeli chodzi o teraz już matematykę, to ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 64 milionów 28 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi teraz o wydatki budżetu na 2021, to są trochę wyższe jak zwykle. W łącznej kwocie ustala się na kwotę 69 milionów 806 tysięcy złotych. Z tego, jak powiedziałem, wydatki majątkowe, czyli za chwilę przejdziemy do załącznika numer 2a, stanowią kwotę 7 564 tysiące złotych. Jeżeli chodzi o limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, to mamy tutaj kwotę 8 milionów 850 zł. Tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 500 tysięcy zł. Co tutaj jeszcze? Zaciąganie kredytów i pożyczek do wysokości 8 milionów 850 tysięcy złotych. Również tutaj wspomnę o dochodach czy wpływach z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planujemy w kwocie 300 tysięcy złotych. Również bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi i ustalamy kwotę, planujemy kwotę 3 455 868 zł.
Również należy tutaj wspomnieć o Funduszu Sołeckim, który opiewa na kwotę 537 684 zł. No oczywiście nie będę tutaj podawał, jaki ten przypis jest na poszczególne sołectwa, bo myślę, że Państwo tam analizowali i te dane również macie przed sobą. Natomiast chciałbym przejść do tych ważniejszych zadań, czyli to, co powiedziałem, do załącznika numer 2A. Jest to załącznik inwestycyjny. Przedstawia się następująco. Najważniejszym i no dość drogim zadaniem, na które zaciągnęliśmy tutaj pożyczkę z Narodowego Funduszu, to jest hasło poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na naszym terenie, a chodzi o budowę kanalizacji w trzech miejscowościach: Dębina, Mielżyn, Ruchocinek, ponad 4 miliony złotych. Również pewną kwotę zabezpieczamy jak co roku na rozbudowę sieci wodociągowej. Dalej również na pewną kwotę na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Również zabezpieczamy kwotę 50 tysięcy. Mamy hasło przebudowa drogi powiatowej i chodnika Jana Pawła II. Są to pieniądze po prostu, które tutaj profilaktycznie jak gdyby zabezpieczyłem. Oczywiście mam tutaj po rozmowie z dyrekcją dróg powiatowych, jakby to powiedzieć, może nie zobowiązanie, ale taką pomoc w zasadzie, że również powiat widzi konieczność pobudowania chodnika na drodze powiatowej Jana Pawła II, ale przy naszym udziale, stąd tutaj między innymi ta kwota. Dalej na chodniki gminy i miasto mamy tutaj 300 tysięcy. Jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach, to są te wszystkie punkty związane z doświetleniem, ze zwróceniem uwagi właśnie na przejścia dla pieszych. Dalej mamy również kwotę 772 tysiące, powiedzmy, my mamy zabezpieczone, natomiast czy otrzymamy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, no to jest inny temat, a te pieniądze tutaj planujemy przeznaczyć na rozbudowę czy kontynuację budowy ścieżki rowerowej chodnika do ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Dalej, jeżeli chodzi o przebudowę ulic, mamy 300, jeżeli chodzi o rekultywację, w planie mamy 400 tysięcy, mamy 150 tysięcy na budowę przy bramie wejściowej czy wjazdowej do ośrodka wypoczynkowego kładki. Też pewne pieniądze są na rozbudowę monitoringu w mieście, jak i również w ośrodku wypoczynkowym. Mamy 200 tysięcy na elewację budynku komunalnego przy Poznańskiej. Ja tu również już wspominałem i to powtórzę, że no na tej Poznańskiej mamy praktycznie dwie takie kamienice. Jedną w dobrym stanie, gdzie planowaliśmy właśnie między innymi w tym roku zrobić nową elewację. Dostaliśmy w prezencie spadek. Praktycznie te kamienice po przeciwnych stronach jezdni są. Dostaliśmy spadek i nie wiem, czy czasem nie będziemy musieli tutaj się podzielić i to w znacznym stopniu kwotą z tym budynkiem, który otrzymaliśmy. Bo na zewnątrz może no widać, że on jest fatygowany, natomiast w środku nie wiem, czy ktoś tam z Państwa był, to jest faktycznie prezent, no jak to się mówi, nie krytykuje się prezentu, natomiast tutaj to ten prezent dość będzie drogo nas kosztował, żeby
nazwijmy to, zrobić normalne warunki dla mieszkań komunalnych. Kolejny większy taki temat to mamy też pieniądze na modernizację placu zabaw przy przedszkolu i przy szkole podstawowej numer 1. To jest jak gdyby drugi etap. W tym roku udało nam się zakupić za około 50 tysięcy właśnie tych elementów na ten plac zabaw dla przedszkola i dla SP numer 1. Również mamy 200 tysięcy na wymianę pieców i dofinansowanie instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Modernizacja oświetlenia ulicznego planujemy w granicach 300 tysięcy. Też mamy kwotę 50 tysięcy, też o niej wspominałem odnośnie modernizacji tych pomieszczeń, w zasadzie piwnicy, Centrum Kultury. Też w pewnym momencie Państwa poproszę o współuczestniczenie w podjęciu decyzji, bo no, powiedzmy różnie tutaj na ten temat można spojrzeć, czy będziemy kontynuować te tynki szlachetne dalej, czy zadecydujemy, że spróbujemy zrobić generalne malowanie. No tutaj temat jest otwarty. I będziemy kontynuować zagospodarowanie terenu, jeżeli chodzi o tężnie. Też Państwo na pewno zauważyli, że w tym roku również pewne ruchy, pewne pieniądze zostały tam przeznaczone. Mamy elementy tężni w magazynach na w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W tej chwili jest zrobiona ta stopa, fundament, na której będzie postawiona ta tężnia, jak i również jest zamontowany, oczywiście tego nie widać, zbiornik na solankę. I myślę, że na daną chwilę tak by tutaj wyglądało spojrzenie na przyszłoroczny budżet, na ten budżet, który tutaj swoim zarządzeniem jak gdyby zatwierdziłem 12 listopada bieżącego roku. W tej chwili już za chwilę też tutaj pani skarbnik pewnie będzie mówiła, już są troszeczkę pewne modernizacje, modyfikacje, no ale to wiemy, że ten budżet to praktycznie co sesję zmieniamy, uaktualniamy, staramy się o różne dofinansowania, w związku z tym wcześniej czy później wpływają, no i musimy tą relację zachowywać, oczywiście, żeby to wszystko tutaj miało ręce i nogi. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że jeżeli nie będzie większych takich zewnętrznych od nas czynników niezależnych, nie będzie zawirowań, to jesteśmy w stanie ten budżet, który Państwu przedstawiłem, dość dobrze dla dobra naszych mieszkańców w przyszłym roku zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana Burmistrza? Ja mam pytanie do Pana Burmistrza. Pan Burmistrz na końcu powiedział właśnie, że są już elementy tężni. Ile kosztowała ta tężnia? Gdzieś tutaj mieliśmy w projekcie, o ile pamiętam, chyba 160 tysięcy i ta kwota nie jest do końca, nie będzie do końca wykorzystana, bo nie będzie montażu. Natomiast miałem ściągę i teraz... O te elementy. Za chwilę może odpowiem, bo gdzieś tutaj... Panie Burmistrzu, nie wiem, bo chciałem zwrócić tutaj uwagę, że tam są prace poczynione właśnie tam przy tej tężni, a tak. Ten teren jest nie zabezpieczony przed budową. To już można nazwać jako teren budowy, żeby ktoś się nie doczepił, że ten nie zabezpieczony. Znaczy on jest zabezpieczony, ten teren?
no takim łańcuszkiem tym naszym, ale jako jakiś teren budowy jest, no to już powinien być tak zabezpieczony, żeby no, jakieś osoby postronne nie chodziły na to, nie? Nie wiem, jak jest dzień dzisiejszy, ale jak przejeżdżałem tam, to teren był niezabezpieczony. Znalazłem. Dobrze, pamiętałem, w planie mieliśmy 160 tysięcy złotych. Tężnia łącznie z projektem kosztowała nas na daną chwilę 80 tysięcy. Nasza miejscowa firma wykonała to, co mówiłem, tą płytę plus powiedzmy montaż tego zbiornika za kwotę 30 tysięcy i pewne kwoty, już nie pamiętam, 3 albo 4 tysiące żeśmy zapłacili za plan zagospodarowania przestrzennego wokół tej tężni, który to mamy zamiar, oczywiście najpierw powstanie tężnia, a później dodatkowo jeszcze już jak gdyby bezpośrednio wokół tej tężni zagospodarować w przyszłym roku. Ale tutaj wracając do powiedzmy sugestii, sprawdzimy jak to wygląda, bo mi się wydawało, że firma tam zabezpieczyła, ale jeżeli tylko jest łańcuszek, no to troszeczkę tak faktycznie. No wiecie, tak dzisiejszy, ale ostatnio jak przyjeżdżałem, to nie było zabezpieczone, nie? Dobrze, czy jeszcze są pytania do pana burmistrza? Ja mam pytanie, bo z tego, co się orientujemy, wzrosły koszty wywozu śmieci, brakuje nam około 420 tysięcy. Skąd pan burmistrz weźmie na to pieniądze? Tak jest. Żeby podpisać umowę, to faktycznie w tej autopoprawce wnioskuję właśnie o taką kwotę, około 420 tysięcy. Z chwilą, kiedy otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze, te covidowskie, 860 bodajże 7 tysięcy, zrobiłem weryfikację tego budżetu, tych pozycji, gdzie ewentualnie można by było zagospodarować i tu z panią skarbnik żeśmy te 420 tysięcy jak gdyby poprzez te przesunięcia, nazwijmy to, pozyskali. Natomiast faktycznie brakuje nam, jak powiedziałem, tych 420 tysięcy, żebym ja mógł jutro podpisać stosowną umowę z firmą, która praktycznie jako jedyna wystartowała do przetargu tego śmieciowego na zagospodarowanie i na zbiórkę. A wszystko też otłumaczyłem to na komisji. Wzięło się stąd, że już po ogłoszeniu przetargu, już nawet po złożeniu ofert, otrzymaliśmy informację ze spółki, która się tym zajmuje, z Lulkowa, że średnio cena na tak zwanej popularnej bramie wzrasta o około 19%. No i teraz, żeby to wszystko zbilansować, stąd tutaj też między innymi w tej autopoprawce jest prośba do państwa o właśnie jak gdyby przychylenie się do tej sytuacji związanej, no nazwijmy to, tej śmieciówki. Ale po prostu uratowała nas jak gdyby te przychody 867 tysięcy covidowskie, o które tutaj powiedzmy i zwiększyliśmy częściowo zmniejszając, co państwo zauważyli na tej wspólnej komisji, głównie oświetlenie, głównie chodniki i głównie ulice. Jest to, można powiedzieć, zastrzyk, bo prawie że 1 000 000 złotych, ale jeżeli rozbijemy to i jak państwo przeliczycie na poszczególne te, nazwijmy, nawet i lampy, czy powiedzmy te rzeczy, które tutaj proponujemy, to się okazuje, że te 867 tysięcy, no to nie można się tym zachłysnąć, ale dziękujemy i za to. Dziękuję. Dziękuję. Czy jest jakieś pytania do pana burmistrza? Panie burmistrzu, gdybyśmy nie otrzymali tych covidowskich pieniędzy, to przecież nie byśmy mieli teraz zakręcenie głowy, skąd jeszcze pozyskać te pieniądze.
Tak. Na pewno byśmy, no oczywiście tu Państwo decydują, ale na pewno, no żebym, mówię tutaj, żeby nie było, że ktoś mi zarzucił w styczniu, że nie odbieramy śmieci, to musiałbym zaproponować jakieś takie rygorystyczne cięcia i z tych inwestycji 420 tysięcy jak gdyby wygospodarować. To tutaj mogę potwierdzić, że tak by to było. A panie burmistrzu, wiadomo, te śmieci no, cały czas rosną nam, czyli to zadłużenie i będzie rosło. I czy jakie są teraz praktycznie poczynione kroki, żeby właśnie to zadłużenie na tych śmieciach malało? Też mówiłem ostatnio na komisji, że zadecydowałem o zakupie około 1000 pojemników 110 czy 120-litrowych na tak zwaną akcję popiół, bo wiemy, że to dość dużo waży i robimy akcję. Wczoraj nawet z kierownikiem ZGK rozmawiałem, że to rozkręca się. Akcję najpierw robimy dla właścicieli nieruchomości tutaj na terenie miasta. Za darmo przekazujemy ten pojemnik, który po sezonie grzewczym może być również wykorzystywany jako powiedzmy na przykład na eko, nazwijmy to odpady, ale chcemy chociaż, jeżeli ta akcja się przyjmie, no to zmniejszyć ten tak zwany tonaż na tej bramie, bo tych odpadów tak zwanych zmieszanych jest no niestety, ale cały czas bardzo dużo. Jak i również na pewno poproszę tutaj część radnych, chyba że wszyscy by chcieli spotkanie takie, nazwijmy, robocze zrobić i również zająć się w tym tematem, ale dzierżawców z Korzęcinie. Bo powiedzmy do roku poprzedniego można było jeszcze przymykać oko, to kosztowało te wywózki, ja mówię ogólnie o tych śmieciach, tam na terenie OW 40-80 tysięcy, ale teraz jeżeli to kosztuje nas w granicach 600, no to niestety takich prezentów ja, no, dbając o dochód gminy, nie mogę nikomu robić, ale temat nie jest łatwy. No temat nie jest łatwy, panie burmistrzu, bo byłem drugiego dnia w święta, drugi dzień świąt i właśnie aż żal patrzeć, śmieci jest brud. Śmieci jest brud, jest Korzęcin zawalony i teraz chodzi o to, że na pewno ten dług będzie rósł. I teraz jakie są przewidywania? Czy pan przewiduje, że w połowie roku okaże się, że będziemy musieli podnieść śmieci dla wszystkich mieszkańców? Też tego nie boję się powiedzieć otwarcie. Jeżeli teraz nam się bilansuje, a o 19% od nowego roku na bramie stawka idzie do góry, to już państwo sami powinni powiedzieć, co dalej zrobić. Ja też chciałbym moim mieszkańcom powiedzieć, jestem za niepodnoszeniem albo za obniżeniem. Ale albo będziemy dokładać z budżetu, gdzie z kolei mnie obliguje ustawa, że to powinno się samofinansować, a więc ani nie mogę zarobić, ani nie mogę dołożyć, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało i ja w tym momencie nie wykluczam, że o jakiś procent trzeba będzie, no na przykład od półrocza tą stawkę podnieść, bo żeby podnieść stawkę, to też państwo znacie, że to nie jest tak, że my tu dzisiaj rękę podniesiemy i od jutra to obowiązuje. To są terminy, to są procedury, to są informacje i to jest taki dość temat skomplikowany. Jak państwo śledzą środki masowego przekazu, to również znowu coś tam się zmienia w tym zakresie, jeżeli chodzi o tą ustawę śmieciową. Czy ona będzie lepsza, czy się zmieni, to też nie wiemy na daną chwilę. No w każdym bądź razie, no tutaj otwarcie mówię, że jesteśmy na daną chwilę na takim skraju. Oby tylko, jeżeli zaszłaby potrzeba jakiejś regulacji, nie była ona może zbyt duża, trudno mi w tym momencie odpowiedzieć. Czyli panie burmistrzu, praktycznie mówiąc, po nowym roku możemy się wziąć praktycznie za Skorzeńcim, tak? Bo skoro Skorzeńcim ma nam takie właśnie robi zadłużenie, gdzie kosztem musimy rezygnować z niektórych inwestycji, a są to poważne niektóre inwestycje, bo na przykład mamy niedoświetlone niektóre miejsca, mówię akurat tam też na Dworcowej,
gdzie tam po ciemku chodzą mieszkańcy, czy też w innych rejonach. No mówię, tu naszą wizytówka też jest to przedszkole, po wojsko, po to byłe wojskowe. No też jest wizytówką naszą, gdzie aż wstyd tak od tego miejsca przychodzić, ale trzeba coś wziąć się za Skorzęcin i dawać prezentę, a robić inwestycje, które nie będziemy musieli z inwestycji rezygnować, tylko będziemy mogli sobie realizować i dalej to miasto nasze praktycznie pięknie rozbudowywać. Tak? W całości podzielam pana kolegi tutaj zdanie. Dziękuję bardzo. Ja myślę również, żeby pan burmistrz w styczniu na posiedzeniu Komisji Oświaty już można było ten temat śmieci w Skorzęcinie poruszyć. I możliwości, jakie możemy, prawne, jakie my tam możemy. To by trzeba było po prostu na następną komisję zebrać naszych prawników, których mamy zatrudnionych, taka jest propozycja moja, zatrudnionych, których mamy w Urzędzie Gminy i po prostu no, szukać tego rozwiązania i wziąć się za Skorzęcin jak najszybciej, żeby było, że w połowie roku okaże się, że będziemy musieli znowu zrezygnować z niektórych inwestycji, które po prostu no, nie będziemy w stanie zrealizować. Żeby coś zrobić w Skorzęcinie, to na dzień dzisiejszy byśmy musieli zmienić umowy, które są zawierane ze z tymi wszystkimi właścicielami. Bo jeżeli oni w umowach mają odbiór śmieci za nasze pieniądze, no to nic nie zrobimy. A umowy przez jeden dzień nic nie zrobimy. Rok i tak jest stracony i tak. To też właśnie, panie Marianie, trzeba usiąść do tego i zaczynać robić, ale i zmieniać, a nie jest, robić. Tak ciężko. Przyszły rok i tak będzie ciężko. Zrobimy. Ja rozumiem, panie Marianie. Jeśli nie ruszymy się, no to znowu następny rok będą prezenty. Nie, no ja mówię, nie, że wszystko będzie dobrze, jak pozmieniamy umowy. Musimy zmienić umowy, to będą pieniądze. Dlatego trzeba to usiąść z prawnikami i szybko robić aneksy i szybko to zmieniać, żeby w końcu te akurat Skorzęcin, mówię, oni się rozwijają, a my za to musimy płacić. Ja rozumiem. Proponuję w styczniu na posiedzeniu komisji ten temat już gruntownie przeanalizować. W styczniu planujemy posiedzenie Komisji Oświaty i proszę przygotować materiały i co może. I ja mam też burmistrza na przyszły rok, żeby do zakładu jakieś pismo wystosować, aby oni nam prognozy podwyżek dawali w miesiącu najpóźniej do października, kiedy jest budowany budżet. Jeśli oni nam przysyłają w grudniu, to my już mamy zaplanowany i wszystkim gminom rujnują budżety. I trzeba od nowa go praktycznie układać. Taki wniosek, bo te są lurkowe zaderwane też od budżetu samorządów. Czy jeszcze jakieś pytania do pana burmistrza? A panie burmistrze, mam takie pytanie. Te rzeczy, które nie były zrobione w tym roku, bo wiadomo, co są 3 dni, już nie jesteśmy w stanie zrobić przez 3 dni, chociaż może jeszcze niektóre rzeczy może są w trakcie prac, to te pieniądze przychodzą na następny budżet, tak? Tak, to są niewykorzystane środki. A dużo takich pieniążków zostało? No nie wiem, może pani skarbnik statystykę zrobiła, czy nie? No mniej więcej 7 milionów złotych, to jest stan środków na rachunku budżetu, ale wiadomo, że nie jest to kwota wolnych środków. Z tej kwoty trzeba będzie wyodrębnić nadwyżkę budżetową pochodzącą z lat ubiegłych, czyli tą kwotę 867 tysięcy złotych. No jeszcze budżet nie jest wykonany, jeszcze dokonywane są przelewy, także no trudno jest dokładnie określić, ale myślę, że będzie dość wysoki stan wolnych środków, także być może w kwietniu Rada podejmie decyzję odnośnie rozdysponowania tych kwot. Tych pieniążków, które pozostały, tak? To znaczy ja mówię o stanie środków pierwszych. No. To nie jest kwota wolnych środków, bo te środki podlegają rozliczeniu, ale sądzę, tak, o tym stanie środków finansowych można przypuszczać, że stan kwoty wolnych środków będzie stosunkowo wysoki. Tak, tylko właśnie mi chodzi o to, że te niewykorzystane pieniążki, które były planowane w różnych po prostu, jaka to jest kwota? No to ja panu mówię, one podlegają rozliczeniu, przechodzą jako wolne środki, a wolne środki stanowią przychody budżetu i mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków. A jeszcze mam takie, to już bym musiał do pana burmistrza to pytanie zadać, bo jeżeli te pieniążki zostają, a było coś w planach robione, a no najwięcej, no akurat powiem tutaj, nie wiem, czy w ostatnim punkcie, czy jeszcze teraz,
chodzi mi o to oświetlenie uliczne, chodzi o tę modernizację linii. Jeżeli tam pieniążki zostały na tym dziale, tak, czy rzeczywiście nie szło, chociaż panie burmistrzu, przestawienie tej lampy, która jest tam na pułkownika Hynka, na środku chodnika, no znaleźć tam, które nie wiem, tam było te 1500 zł, a na pewno kwota jakaś tam pozostała na tym, nie? Czyli... Bo to od 4 lat piszę wniosek o przestawienie tej lampy, no i aż mi wstyd. Budżet rozlicza się według stanu na 31 grudnia i środki niewydane nie mogą być, przejść na rok następny, tylko one zostają, podlegają rozliczeniu i wtedy przechodzą na rok następny w kwocie wolnych środków. Tak. Nie jest tak, że jak na jakieś zadanie środki są niewykorzystane, to dokładnie to samo, no musiałoby być zadanie wieloletnie. Tak, tak, no zadanie myślę, że tutaj kolega radny nie miał tego na myśli, że powiedzmy tam ta lampa, załóżmy, powinna być do końca roku zrobiona, de facto tak, no, zrobiona w styczniu, to, bo to jest logiczne. Będzie nowe zadanie wprowadzone do budżetu. Dokładnie. 21. Radnemu chodziło o to, czy inwestycje, które były zaplanowane w tym roku, są wszystkie wykorzystane, zrobione, czy nie? Nie są wykorzystane, nie są zrobione, bo gdyby były, nie byłoby wolnych środków. Ale tak, które nie są zrobione, które były zaplanowane na ten... Przedstawię, jak będę znała wykonanie budżetu za rok bieżący, a to dopiero będzie miało miejsce w lutym. No to dzisiaj nie będzie. Styczeń, przepraszam, za miesiąc grudzień. To nie ma pytania. Będę miała tak orientacyjnie wiedzę, jakie jest niewykonanie wydatków. No tak, tylko widzi pani to, że pan Marian, właśnie radny pan Marian mnie zrozumiał, bo chodzi o to, że jeżeli tam było planowane 90 tysięcy na przykład na modernizację tej akurat instalacji i zostały te pieniądze, no to a praktycznie było to już planowane w zeszłym roku, tak samo teraz planujemy, a praktycznie no czekało się, bo ja już mówię, wniosek składałem 4 razy, i czy znowu czekam, czy nie chodzi mi teraz o to, że no będziemy się tutaj wspierać i tego, tylko jeżeli pieniądze były, czy nie mogło, można jeszcze wykorzystać w danym roku wykorzystanie tych wszystkich środków tam, nie? Akurat to było przeznaczone na oświetlenie załóżmy. No nie wiem, co mam odpowiedzieć, co jest powodem niewykonania tych wydatków. Być może po przetargach były pewne oszczędności. Nie, no już pani skarbnik, nie tematu. Wiemy, o co tutaj chodzi, no i ewentualne to rozliczenie, no to będzie no może w lutym czy w styczniu przedstawione, jak to wygląda. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby w roku przyszłym to za koniec roku będzie to sprawozdanie, to jest ta grube opracowanie, gdzie tam w procentach każdy rodzaj podatku, świadczenia jest podany. Tak, tylko widzi pan, panie burmistrze, ja rozumiem, że tam jest wszystko rozliczone w 100%, czy tam w 98, czy tak, tak, tylko że potem są te przesunięcia, prawda? I właśnie potem przesuwamy, tak jak teraz musimy przesuwać niektóre właśnie rzeczy na to, żebyśmy mogli właśnie ten dług śmieciowy sobie załatać, tak? Na koniec roku. Na koniec roku jest wykonanie i wskaźnik wykonania. Już nic więcej się nie zrobi. Po prostu zadanie. Nie wiem, na koniec roku. W końcu roku to już tylko są ja złożyć, nic więcej. Tak. No ja bym, dziękuję. Chcemy w lutym do tematu wrócić, jak będziemy znali wolne środki i ewentualnie wprowadzić te środki i powiększyć tutaj ten obszar, że można wykonać było tą inwestycję. I to jedyne rozwiązanie rozsądne, żebyśmy poszli do przodu. Dobrze, panie przewodniczący, rozumiem, tylko żeby to nie trwało znowu następne lata. No ja też tak, ja też mam nadzieję, że to będzie rozwiązane w przyszłym roku. No. Dziękuję bardzo. I tak trzymajmy, panie Paweł. Tak jest. Unikamy szczegóły. To sobie życzmy. Nowe zadania do budżetu wprowadza Rada. To jest kompetencja Rady, także panie radny. Można proponować takie zadanie. W trzech rączkach. Ale najpierw trzeba wskazać środki, a one będą przy wolnych. Wszystkiego nie możemy zrobić w jednym roku. Oczywiście, że tak. Tak, tylko mi chodziło też o to, jak właśnie pan radny mnie zrozumiał, pan Marian, że właśnie zostają środki, a można byłoby na przykład no, jeszcze zrealizować to, nie?
Ale dobra, już temat możemy zakończyć. To wprowadzić zadania do wieloletniej prognozy finansowej, zadania wieloletnie, też jest to pewne rozwiązanie, jest jak gdyby gwarancja, że jeżeli nie jest wykonane, to w przyszłym roku będzie zadanie kontynuowane. Jeżeli zadanie jednoroczne, to zamyka się z dniem 31 grudnia i rozlicza to zadanie i koniec. To samo pani mówiła mi w zeszłym roku. Myślałam, że wystarczająco jasno. Samo pani wytłumaczyła. Mam się w obowiązku powtórzyć jeszcze raz. No rozumiem, że pan nie zrozumiał, tak? Tak, to samo mi pani tłumaczy, jeżeli coś jest niezrobione, to trzeba w następnym roku. I w następnym roku czasami te wnioski cały czas powtarzam. No. Dobra, dosyć. Rozumiemy się teraz. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Nie. Możemy iść dalej z tematem? Tak. Jeśli nie słyszę, to ja poproszę... Czy ja mogę w temacie budżetu w ogóle zabrać głos? Ale oczywiście, no, dlatego zadaję pytania. Teraz mogę, tak? Tak, 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 proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, mijają 2 lata, jak jestem radnym Rady Miejskiej w Witkowie. Staram się przez te 2 lata bacznie obserwować poczynania i uczyć się, jak działa urząd, jak działa rada, jak działają komisje, jak powstają uchwały, a szczególnie uważnie przyglądam się, jak się konstruuje budżet na przyszły rok, jak to się ustawia, jak się go realizuje. I ciężko mi trochę zrozumieć, bo ta kwestia formalna jest oczywiście zachowana. Na końcu września otrzymujemy pismo formalne o to, że możemy składać wnioski do budżetu. Ja robię spotkanie z mieszkańcami, przyjmuję uwagi, potrzeby mieszkańców, piszę to w wnioskach i składam te wnioski do 15 października do urzędu i po tym czasie to już praktycznie kończy się mój wpływ na budżet. Nie ma, moim zdaniem oczywiście, nie ma merytorycznej dyskusji na temat wszystkich wniosków, które wpływają do budżetu. Nie zapoznajemy się z wszystkimi wnioskami. Ja nie znam potrzeb innych części naszej gminy. Ciężko, żebym znał całą gminę. Jak się interesuje innymi rejonami, jest to źle odbierane. Natomiast nie znając specyfiki i potrzeb całej gminy, ciężko odnieść się do swoich potrzeb swoich wyborców. Dlatego brakuje mi tej merytorycznej dyskusji, bo tej merytorycznej dyskusji brakuje również w wielu innych sprawach i w wielu innych przypadkach. Chociażby ostatnio taki dosyć już dawno temu znany temat, który był poruszany ostatnio na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Pan burmistrz przedstawił kilka punktów do dyskusji. Oczywiście tej dyskusji takiej praktycznie merytorycznej nie było. A później dowiaduje się, że z gminy wychodzą pisma, które mówią, że w tej kwestii nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, że komisje nie wypracowały jednoznacznego stanowiska. Nie wypracowały, bo nie rozmawiały merytorycznie, nie prowadziły dyskusji merytorycznej na ten temat. To taki przykład nie tylko co do budżetu, ale i również innych spraw, że często nie wypracowujemy konkretnego stanowiska i tu brakuje mi też tego konkretnego stanowiska co do budżetu. W listopadzie oczywiście dowiadujemy się o projekcie budżetu. Te poszczególne zadania, no najbardziej, jak tu pan burmistrz powiedział, nas interesują te zadania wydatki majątkowe, bo chcemy dla tej naszej gminy zrobić jak najwięcej dobrego, ale one już są jak gdyby podane, a niektóre są tak ogólnikowo podane, że ciężko się do nich odnieść. Uważam, moje zdanie jest takie, że budżet musi być tak skonstruowany, żeby gwarantował zrównoważony rozwój całej naszej gminy, miasta i całej gminy, a nie koniecznie tak jest. W tym roku do budżetu dostajemy dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Inwestycji Lokalnych, to jest kwota 867 tysięcy. Są to duże pieniądze, które no, musiały być już określone pod poszczególnymi tematami.
i są w tym kierunku podjęte różne inwestycje, z którymi też do końca się nie zgadzam. Nie jestem przeciwnikiem, żeby poprawić oświetlenie na ulicy Poznańskiej, ale na niektórych ulicach w naszym mieście nie ma w ogóle oświetlenia. Ulica Bolesława Chrobrego, która nie ma ani drogi, ani chodnika, ani oświetlenia. Żeby tam nie było stacji Orlen czy Borówki, która się oświetla bardzo dobrze, to ta ulica w ogóle była niewidoczna. Nie jestem przeciwnikiem, żeby oświetlać ścieżki rowerowe, ale jeżeli na ulicy Dworcowej mam miejsca, gdzie jest blok, którego w ciemnościach tak naprawdę w ogóle nie widzę, że on tam jest. Niektóre części ulic oświetla się, gdzie nie ma praktycznie ruchu pieszego, bo nawet nie ma chodnika, a oświetla się te miejsca. Te inwestycje, które są tu przewidziane, są bardzo dużymi inwestycjami. Natomiast przy tych dużych inwestycjach zapomina się o bardzo małych takich inwestycjach, które wymagają bardzo małego wkładu środków, a na które mieszkańcy czekają już kilka lat. Także cieszę się bardzo, że gmina inwestuje w różnego rodzaju tereny, ale wydaje mi się, że zapominamy o takich drobnych rzeczach, które powinny być już dawno temu usprawnione. Kwestia tych poruszanych tych śmieci, bo musimy wygospodarować pieniądze na pokrycie tych strat związanych z gospodarką odpadów komunalnych. Pieniądze te są ściągnięte z inwestycji. No, gdzieś musimy ich poszukać, tylko czy nie można jeszcze znaleźć innych rozwiązań, żeby poprawić i zaoszczędzić na wywozie śmieci. Cieszę się bardzo, że samorząd wprowadza kubły na szlakę. My żeśmy o tym pisali w projekcie rok temu, żeby takie kubły wprowadzić, ale cieszę się bardzo, że to wchodzi. Myślę, że można tam jeszcze w przestrzeni zagospodarowania wywozu odpadów komunalnych znaleźć oszczędności, które by pomogły znaleźć pieniądze na pokrycie tych zależności. Także ja oczywiście będę głosował za budżetem, bo uważam, że kiedyś te moje małe takie potrzeby doczekają się realizacji albo w tym budżecie, a jak nie w tym, to może w następnym budżecie. To wszystko z mojej strony tytułem podsumowania budżetu, który będziemy głosować. Tutaj dziękuję koledze za spostrzeżenia, a jakbym chciał jeszcze do tego tematu wrócić i popieram tą inicjatywę pana radnego, abyśmy się w gminie pokłonili nad oświetleniem, ponieważ weszła nowa technologia LED, która jest energooszczędna i żeby faktycznie usiąść nad tym tematem i każdy w swoich obwodach policzył te lampy, następnie jakie to są koszty ulicami, odcinkami i też żeby pan burmistrz miał wiedzę, jakie są środki finansowe potrzebne. Być może byśmy jakiś program, czy roczny, dwu, trzy, czteroletni i zamknęli ten temat, bo to ta inwestycja spowoduje, że będzie oszczędność życia energii. To rok będzie oszczędność. Myślę, że to jest bardzo ważny temat i na osiedlu numer 5, to są ciemne ulice, czy ludzie, mieszkańcy, którzy idą Czernijewską do Zbiczany, też mają ciemność. I są takie miejsca, bo powinniśmy się na tym pokłonić i o osobnym temacie rozmawiać. No ja w tej sprawie składałem wnioski, już 2 lata składam wnioski, choć to jest kwestia jednej lampy w 2-3 miejscach, także dokładając jedną lampę mam rozwiązane całą ulicę czasami, także to tak wygląda, dlatego ja mam świadomość, że nowe inwestycje muszą być, ale przy tych nowych, większych inwestycjach nie można zapominać o tych mniejszych, które już tam są zgłaszane przez mieszkańców i są, myślę, że znane w urzędzie o tych potrzebach. Panie przewodniczący, jeśli można, oczywiście popieram pana radnego Czesława, ma rację. 2 lata czeka, mam nadzieję, że nie będzie czekał tyle lat, co ja czekam, za niektórymi małymi inwestycjami.
rzeczywiście o lampę, czy przestawienie lampy, czy chociaż wymianę lampy, poprawienie jakości świecenia, bo co z tego, że na jasnej, proszę się już od, mogę powiedzieć szczerze, 5 lat o jasną, lampy świecą, ten prąd idzie. Tylko po co my za ten prąd płacimy, skoro one nie dają w ogóle żadnego światła. Czyli to prąd idzie normalnie, to nie ma żadnej racji bytu. I płacimy za coś, co praktycznie nie daje nam żadnego rezultatu. No, tu byśmy musieli się pochylić nad tym i rzeczywiście wypracujmy te małe, co na pewno społeczeństwo będzie cieszyło, że te małe są rzeczy zrobione i w tym kierunku się posuwajmy. To bardzo, ja w tym samym kontekście mówiłem, że aby pokłonić się, bo jest nowa technologia LED i tam możemy mieć i oszczędność energii, można tych punktów zwiększyć, a w niektórych miejscach okaże się, że niepotrzebne są takie dwie lampy starego typu i może być oszczędność. Panie przewodniczący, ma pan rację, tylko że teraz zakładając nowe lampy LED, też trzeba się przy tym też zastanowić. Ja rozumiem, jest poprawi mniejsze zużycie prądu, tylko to wchodzi nowa technologia, nowe linie i to wtedy znowu wejdzie, że będzie tylko 3 linie zrobione i w danym roku. I znowu nic nie ma. Poprawne tylko oświetlenie, a w miarę czasu na pewno to będzie rozszerzone przez państwo ten program, gdzie będą na pewno inwestycje, bo z tego co wiem, jakieś tam pieniądze idą właśnie z budżetu. Nie wiadomo, czy przez tego COVID-a po prostu czy idą, ale na pewno idą. I tu róbmy w tym kierunku, ale najpierw poprawmy to oświetlenie, gdzie ci mieszkańcy naprawdę będą mogli nie z latarkami chodzić, bo już mówię, ze świeczkami nie chodzą, kiedyś ze świeczkami chodzili, ale z latarkami chodzić, z telefonami poświetlonymi, żeby dojść do domu. A raz, że wiemy, że chodniki mamy już naprawdę też, trzeba było się nad tym zastanowić, że są do przełożenia, bo kostka brukowa jest też poniszczona, są te studzienki, każda jakaś firma wchodzi, czy tam Inea, czy obojętnie, która to jest z tych firm, niszczą nam te chodniki, zapadają się studzienki i naprawdę, jeśli są te tereny niedoświetlone, patrzmy chociaż mówię na te małe rzeczy, to wtedy mówię, no naprawdę, no szkoda, bo mieszkańcy z tego, co ja słyszę, gdzieś tam sobie ręce łamią, nogi przewracają się, potem tak jak tutaj Czesław powiedział, gdy się odzywam, to że nie mój rejon, że się nie powinienem odzywać, no interesuje mnie cała gmina. Interesuje mnie właśnie każdy los każdego mieszkańca, który do mnie się zwraca i mnie o coś prosi. I naprawdę panowie, nie bierzcie za to, no bo radny jest wybierany ze swojego rejonu, a jesteśmy akurat odpowiedzialni za całą gminę. I naprawdę tu też popatrzmy w tym kierunku. Dziękuję. No dobrze, tak teraz rozmawiamy wszyscy. Interesuje cała gmina, interesuje wszystko, ale teraz kwestia tylko miasta, niczego więcej, tak? A gdzie w tych słowach były, ale gdzie w tych słowach były wioski, Paweł, nie przeszkadzaj mi. Gdzie w tych słowach były wioski? Pan burmistrz funkcjonuje z taką liczbą pieniędzy i spróbuje to wszystko rozplanować i na miasta, i na wioski. A teraz tylko i wyłącznie liczymy wioski, na miasta. A gdzie są w tym momencie wioski? Gdzie ludzie chodzą, te sobie ręce łamią, gdzie ludzie chodzą, latarkami świecą, telefonami, jak powiedzieć. To jest moim zdaniem rozplanowane pieniądze bardzo dobrze są i na wioski, i na miasto, Paweł, są rozplanowane. To, że wyczekacie 4 lata, u nas też było czekane 4 lata. Każdy ma swoją wioskę, każdy ma swoje oczekiwania, każdy ma wszystko. Na to nie możemy patrzeć, tak, że tylko są miasta i miasta i miasta. Są taka pula pieniędzy, nie inna, że trzeba jakoś rozciągnąć, żeby każdy był zadowolony. Ale proszę rozumieć mnie w słowach. Ja nie powiedziałem, że tylko miasto, tylko żeby usiąść i w tych właśnie inwestycjach rozpatrzyć wszystkie małe wnioski. A jeżeli chodzi o oświetlenie, to panie radny, proszę się zastanowić, bo zgłaszałem ten wniosek, po co las oświetlamy? Niepotrzebnie. Ale przepraszam, zapraszam, czy ja będę ci las oświetlony, zapraszam. Zapraszam, czy jest las oświetlony, gdzie te lampy są powieszone w tym momencie. Zapraszam dzisiaj, osobiście panu, przy pana przywiozę, panu wszystko pokażę. Dziękuję. No, dyskusja jest ostra. Musimy do tego oświetlenia wrócić. Tutaj jest też sytuacja taka, że sołectwa mają fundusz swój sołecki i te drobne właśnie rzeczy, o których mówi pan Paweł, są rozwiązywane. Natomiast osiedla w mieście nie mają takich środków i idą duże inwestycje, a tutaj czasami wystarczy poprawić właśnie postbruk, bo tam gdzieś tam osiadł ten postbruk, czy ewentualnie jakąś lampę. I musimy w tej kwestii jakieś rozważnie rozmawiać i spokojnie, bez nerwów, opanujmy. No panie przewodniczący, ma pan rację, no i tu nie chodzi, że sobie będziemy wytykać i sobie będziemy tego, tylko mi chodziło, żeby każdy z radnych, który usiądzie i w takiej dyskusji robi i znajdzie, jak to się mówi, ten malutki kawałek czegoś do naprawienia, to na pewno będziemy wszyscy za, bo znajdziemy o tych małych rzeczy, gdzie będzie społeczeństwo cieszyło. I to nie chodziło szczególnie, że tylko chodzi o miasto czy obrzeże miasta,
ale to chodzi, ja powiedziałam o całą gminę. Chodzi o całą gminę. I wszędzie, gdybyśmy usiedli i konkretnie porozmawiali, bez skłócenia się, tylko normalnie jakiś dialog prowadzili, na pewno jesteśmy w stanie dużo rzeczy zrobić. A tu, jak pan przewodniczący powiedział, no zgadza się, no my nie mamy takiej możliwości, jako przewodniczący Rady Osiedli na przykład, i nie ma takiej możliwości, bo na pewno, gdybym miał taki fundusz, ja nie, żeby gaduję tutaj znowu sołtysą tego, bo nie tędy droga, ale na pewno niektóre rzeczy malutkie byśmy sobie już na pewno ponaprawiali, byśmy w ogóle nawet takiego tematu nie mieli. No, sołectwa sobie radzą, bo ktoś o nich zadbał i bardzo dobrze, nie? A my musimy ucząć, patrząc na nich, musimy też wypracować taki system. I cały szacunek dla nich, że mają te pieniądze i mogą sobie coś zrobić. Cały szacunek i przynajmniej są zauważani. No my jesteśmy trochę w innej sytuacji. Ale możemy stworzyć takie warunki, że też możemy te rzeczy drobne poprawić i no i bardziej radośnie rozmawiać. No jeżeli to może ten... ja jeszcze może. Jeżeli panie przewodniczący, ten rok rzeczywiście się okaże, że coś z tym robimy, jakiś ten dialog i razem się dogadujemy, no to fajnie, to za to i w przyszłym roku, czyli końcówka tego roku, możemy sobie wtedy usiąść i rzeczywiście powiedzieć, no rzeczywiście małymi kroczkami zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czekam, jak dożyjemy następnego roku, w grudniu porozmawiamy o dzisiejszym dniu. Jak dzisiaj się dzisiaj rozmawiamy i zobaczymy, co jesteśmy w stanie zrobić na przyszły rok, przez cały rok. Panie Marianie, czekam na ten dzień, jak dożyjemy. Panie Marianie, musimy dożyć, bo mamy dużo rzeczy do zrobienia. Dobrze, ja wiem, że mamy, ale ja... Panowie, porozmawiajmy trochę o dobrych rzeczach, bo tu same niedobre rzeczy są. Proszę jechać do Mierzyna, droga zrobiona, chodniki zrobione, samochód mamy, można... A wy macie trzy, zawsze mało. No bo ja bym się nie chwalił, panie radny, bo akurat wszystkie inwestycje idą do pana, a nasze są właśnie przez to... Ja też chwalę gminę, a u was tylko same negatywy słyszę. Mogę powiedzieć coś gwoli sprawiedliwości, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Ja właśnie chciałem dodać, że nie jest tak źle, gdyż drobne rzeczy też są robione, także na bieżąco miałem wszystkie rzeczy, które prosiłem, właśnie miałem zrobione, także trzeba być sprawiedliwym, te drobne rzeczy też są robione, nie omijane są zawsze, nie? Wiadomo, że latarnie i można by jeszcze tam gdzieś poprawić i tak dalej, ale nie trzeba być sprawiedliwym, drobne rzeczy też są robione, nie? Także ja nie narzekam akurat na nim. Popieram ciebie, Krzysztof. Masz kolego rację. Czy ja mogę w takim razie jeszcze zabrać głos? Proszę. Ja chcę w temacie budżetu, bo to jest dosyć istotna rzecz, moim zdaniem stoimy przed głosowaniem tego budżetu. Ja chcę jeszcze raz powtórzyć, że mi brakuje merytorycznej dyskusji. I to, co powiedział Tomek, że ja nie wiem potrzeb, bo nie znam potrzeb wszystkich wiosek. Ja jestem za wszystkim. Ja podejmę decyzję najbardziej potrzebną dla gminy, tylko muszę o niej wiedzieć. Dlatego potrzebna jest dyskusja. Natomiast my spotykamy się w listopadzie, podany jest projekt budżetu i nie ma żadnej dyskusji, nie ma pytań. Jak mają pytania, to jest dwóch radnych, którzy zadają pytania. Pozostali chyba znają temat lepiej albo no, nie mają pytań. Nie wiem, czy spotykają się na dodatkowych spotkaniach. Ja staram się chodzić na wszystkie komisje, sesje, staram się jak najwięcej wyciągnąć z tego. Może nie jestem na jakimś spotkaniu, gdzie się dokładnie omawia te potrzeby, bo ja bym chciał znać te potrzeby. Kolega, nie bo przez to, że się dopytywać. Komisja, my mamy spotkania. Dobrze, panowie. Ale powoli, ja skończę zaraz. Obraża nas gość. Bardzo przepraszam, jeden mówi. Teraz mówi pan Czesław Nowaczyk. Proszę nie przeszkadzać. Przepraszam cię bardzo. Obrażasz nas. My jesteśmy przewodniczącymi komisji, mamy spotkania z burmistrzem i tam dodatkowo omawiamy te sprawy. Ale przecież ty możesz tak samo przyjść na spotkania do burmistrza i będziesz wiedział, a nie tu będziemy teraz 7 godzin się wycząsać nad tym. Przepraszam bardzo. Ale my nie wiemy o takich spotkaniach, panie radny. Są spotkania, możesz przyjść, Paweł. Nie wiem, kiedy te spotkania są. Na tablecie są, kiedy jest spotkanie u burmistrza, no proszę. Ale panie Pawle Lisiak, proszę nie wprowadzać błąd, bo na te spotkania są organizowane, jeśli jest posiedzenie rady, żeby wprowadzić przewodniczący komisji. Pan jest tam jako przewodniczący komisji. To taki system mieliśmy. Może przyjść
Natomiast nie ma problemu, aby zrobić spotkanie robocze i sobie rozmawiać w jakimś obszarze. To możemy i tylko teraz my jako miasto patrzymy na sołectwa. Jeśli byśmy policzyli ostatnie 5 lat, ile tam środków wpłynęło na drobne sprawy, a przewodniczący osiedli naszego miasta nie mają możliwości. I jeśli mieliśmy tutaj jakieś tam konkursy, to nawet też sołectwa dostawały dodatkowe środki. A tutaj wydaje mi się, że potrzebne są środki, aby ci przewodniczący mogli wskazywali ten priorytet, czy zarząd osiedla, żeby panu burmistrzowi wskazywał ten priorytet tej ciemnej lampy, tej dziury w chodniku, właśnie tej drobnicy, co wy, że się już sobie w sołectwach przez wiele lat opanowali i dlatego wy jesteście tacy weseli. A u nas trochę to szwankuje i rozumiem pana Czesława i pana Pawła. Może musimy, to są nieduże pieniądze, tylko kolejność. A na zakład budżetowy może te rzeczy robić i też zarabiać środki, także może być pożyteczny tutaj dla mieszkańców gminy. Panie przewodniczący, na miasto na pewno więcej idzie pieniędzy na inwestycje niż na wsie. My musimy utrzymać. Na pewno na miasto idzie więcej jak na wsie. Niech pan nie mówi tak, że na... Ja nie szanowni mówię, państwo, nie ma co się tutaj denerwować. No jest sztuką. Mówicie, że tylko na wiosnę, ja na miasto. Mi tylko chodzi przyjąć taki tok, że w jednym roku dane sołectwo coś otrzymuje, w drugim nie otrzymuje. Ja staram się, żeby każdy co roku coś tam, ja nie mówię o kwotach, ale jakiś taki, nazwijmy to, drobny prezent miał. No i nieraz trudno jest to podzielić tak sprawiedliwie. I się wtedy nieraz dziwicie, że ja mówię, no może byśmy się zamienili tymi miejscami. Inne wasze spojrzenie jest na to, no. Także nie ma co na koniec roku tutaj sobie, że tak powiem, wykrzykiwać, ale nie ma problemu, możemy się spotkać, jeżeli tutaj ten temat tego oświetlenia jest taki kontrowersyjny. Mam tutaj chyba na uwadze tą ulicę Poznańską. No nie mogę dzisiaj powiedzieć, bo na razie nie otrzymałem jeszcze rozeznania cenowego, ale po nowym roku mamy obiecane. Zobaczymy, na ile to można zrobić, na ile trzeba, na ile się okaże, że to, co mówiłem, te 800 tysięcy, które rozpisujemy na różne inwestycje, okaże się, że to jest kropla w morzu potrzeb. Możemy i powiedzmy tę lampę jedną, drugą czy trzecią gdzieś tam w ramach tych środków zrobić, ale no, nie jest to tak lekko, powiedzmy tu wszystkich radnych, wszystkich mieszkańców zaspokoić, bo jeżeli teraz nas jest dwóch, to co najmniej są 3 różne warianty. A zobaczcie, mamy 14 tysięcy mieszkańców i też nieraz się dziwię, że do mnie tu przychodzą, czy dzwonią, jedni chwalą, chociaż tym chwaleniem to jest bardzo rzadko, ale też potrafią powiedzieć dziękuję za faktycznie jakąś tam drobną rzecz, za naprawę, a inni, no to jest zrobione, to tak się zachowują, jakby byli inspektorami Najwyższej Izby Kontroli, fachowcy, więc zgoda. Myślę, że tylko zgoda może nas tutaj połączyć, a jeżeli będziemy na siebie tak powiedzmy patrzeć jak wilk na owce, no to wiemy, że to nic dobrego nie będzie. No w jednym roku, no tu może i faktycznie są te, jest ten plus, ja zresztą przy okazji zawsze realizacji budżetu mówię, że te pieniądze sołeckie, ten fundusz, no to można powiedzieć na okrągło co roku od kilku lat te 500 000 te poszczególne nasze sołectwa wzbogaca i tu jest powiedzmy świetlica, tu chodnik, tu powiedzmy inne rzeczy. Dla mnie też lepiej by było to, co pan przewodniczący mówi, że byłoby na osiedla też jakiś odpis, ale ustawa na to nie pozwala. No, ja też kiedyś tam tłumaczyłem na komisji, bodajże Kalisz chyba w zeszłym roku czy 2 lata temu też interpretacje wysłano i tak dalej, bo się buntowali. No i czarno na białym przyszło, że no nie ma takiej możliwości prawnej, no stąd jest jak jest. A na pewno by mi, tak mówicie, te drobne rzeczy, dużo by mi odpadło, nie potrzebowałbym się martwić, bo byście zaplanowali faktycznie
czy lampę, czy tam kawałek chodnika i dla mnie by było na pewno to o wiele lepiej. Także myślę, że te żale, które tutaj powiedzieliście, no to sobie, że tak powiem, zakoduję. No i myślę, że no będziemy, każdy zresztą stara się, żeby robić tak, aby no nie tylko to było dla mnie, ale dla naszych mieszkańców, żeby no i warunki, powiedzmy, funkcjonowania mieszkania były lepsze, no bo trudno, żeby XXI wiek i żebyśmy stali w miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, nie ma środków ekstra, ale my sami tworzymy tutaj samorząd i jeśli będziemy ukłon robili w stronę zarządów osiedli i przewodniczących i oczywiście tam są też radni, no i mając jakieś środki na oświetlenie, na ulice, na chodniki, to możemy wskazywać właśnie tam, gdzie to akurat te malutkie rzeczy są, bo czasami wystarczy, że poprawić tylko chodnik, bo gdzieś się coś zapadło, bo osoby starsze nie mogą przejść, jest jakieś ryzyko i teraz tego nam brakuje. I sołectwa sobie właśnie radzą dzięki temu, bo oni się tymi małymi rzeczami zajmują, a my dużo robimy, a nie widzimy tych małych. Znaczy widzimy, ale nie ma środków, żeby je poprawić, bo to też trzeba wydać na to pieniądze, także trzeba się z tym liczyć, że pan burmistrz musi mieć na to środki. To będą nieduże. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie budżetu od pana burmistrza? Nie, dziękuję. Czy możemy przejść do kolejnego etapu? Czyli poproszę przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, pana Eugeniusza Czaplickiego, o czytanie opinii komisji. Dziękuję. No budżet wywołał ogromne emocje, tutaj widzę, no ale to przecież jest normalne, nie? Każdy z nas, nie? W rodzinie ma swoje budżety, wiadomo, tyle zarabiamy, tyle możemy wydać, nie? To jest normalne, nie? Ale musimy wiedzieć o tym, nie? Że ustawa o samorządzie wyraźnie mówi, że budżet projektuje burmistrz. No nie da się przeskoczyć tych rzeczy, nie? Przecież jakbyśmy my zaczęli planować te budżety, nie? To by anarchia była przecież, nie? To chyba rozumiemy to, nie? Prawda? Tak, dlatego chciałem tylko dodać do tej całej dyskusji o tym, nie, tego. I to no, musimy to przyjąć do wiadomości. Ja wiem, ja rozumiem to i wszystko, nie, ale to musimy przyjąć do wiadomości, że burmistrz projektuje budżet, przedstawia nam go, dyskutujemy o nim. Na komisji 8 grudnia finansów były pytania. Każdy, kto chciał, zadał pytanie i burmistrz na każde pytanie odpowiedział. Ja teraz tutaj przeczytam opinię właśnie, bo w sumie przewodniczący Rady upoważnił do tego. A więc odczytuję tę opinię. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej do projektu budżetu gminy i miasta na 2021 rok. Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia bieżącego roku Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej analizowała projekt budżetu gminy i miasta na 2021 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej. Komisja ponadto zapoznała się z opiniami innych komisji Rady. W oparciu o te materiały komisja wypracowała następującą opinię o projekcie budżetu. Projekt budżetu gminy i miasta na 2021 rok uznano za skonstruowany właściwie i zaopiniowano pozytywnie. Podpisał przewodniczący komisji Eugeniusz Czaplicki. W załączeniu do opinii jest opinia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt budżetu został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyraziła pozytywne opinie na temat projektu uchwały budżetowej oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej i możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Treścią tych opinii radni zapoznali się na posiedzeniach komisji. Ja też w ręku mam opinię tutaj Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyraziła tą opinię pozytywną. Teraz poproszę panią skarbnik o przedstawienie autopoprawki do projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok. Dziękuję. Ja może wyświetlę, łatwiej będzie po prostu przyswoić te kwoty, które będę czytała. Tak? Może tak być? Tak.
Burmistrz Gminy Miasta Witkowo wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian do projektu budżetu na rok 2021. Dochody budżetu na 2021 rok zwiększa się o kwotę 100 tysięcy złotych w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Środowiska, w rozdziale 902 Gospodarka Odpadami, w paragrafie 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wprowadza się zmiany w grupie wydatków majątkowych. I w grupie wydatków majątkowych wyodrębnia się zadania, które będą finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 616 Drogi publiczne gminne, wprowadza się nowe zadania majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 500 tysięcy złotych. Chodniki przy ulicy Słonecznej i Sosnowej w Witkowie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 200 tysięcy złotych. Rekultacja przebudowa dróg w Ćwierdzinie, Małachowie, Wierzbiczany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 200 tysięcy złotych. Zmniejsza się wydatki na realizację zadania. Przebudowa ulic na terenie miasta, kwota 200 tysięcy złotych. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wprowadza się następujące zmiany. Wprowadzamy nowe zadanie majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pod nazwą Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego przy ulicy Skorzeńskiej, Kosynierów Miłosławskich, Poznańskiej i Jasnej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmniejsza się wydatki na zadanie pod nazwą i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta o kwotę 120 tysięcy złotych. Proszę zwrócić uwagę, że nazwy zadań inwestycyjnych muszą mieć wskazanie, że to zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te zadania będą odrębnie po prostu wykonywane i z tych środków się musimy rozliczyć. W rozdziale 917 Zakłady Gospodarki Komunalnej wprowadza się nowe zadanie majątkowe, dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na zakup koparki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 200 tysięcy złotych. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmienia klasyfikację budżetową zadania modernizacja monitoringu miasta z rozdziału 754-15 Obrona cywilna do rozdziału 754-95 pozostała działalność. Zmiany w grupie wydatków bieżących, dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 902 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, w paragrafie 4300 zakupów stałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 420 tysięcy złotych z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 855-16 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przesuwa się środki z paragrafu 254 do paragrafu 283 na kwotę 36 tysięcy złotych. To są paragrafy dotacyjne. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 616 Drogi publiczne gminne przesuwa się kwotę w wysokości 10 tysięcy złotych z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych do rozdziału 604 lokalny transport zbiorowy, również do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych. Dział 750 administracja publiczna, rozdziału 750-95 pozostała działalność, przesuwa się środki w wysokości 15 tysięcy złotych z paragrafu 290 wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 750-23 urzędy gmin do paragrafu 443 różne opłaty i składki.
dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 750.12 Ochotnicze Straże Pożarne przesuwa się środki w wysokości 10 tysięcy złotych z paragrafu 4300 zapisów pozostałych do rozdziału 754.95 pozostałych działalność, również do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych. Przychody budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę 867 669 zł i 19 groszy. I są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Deficyt budżetu na rok 2021 również zwiększał się o taką samą kwotę, to jest 867 669 zł i 19 groszy. Te proponowane zmiany do projektu budżetu na rok przyszły również skutkują koniecznością wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2029. Jeżeli tutaj Państwo byście sobie życzyli, to ja mogłabym przedstawić podstawowe wielkości określające budżet z uwzględnieniem tego. Tylko te wielkości podstawowe. Dochody zwiększa się o 100 tysięcy złotych i po zmianach, po tej zmianie kwota dochodów na rok ubiegły będzie 64 128 tysięcy złotych. Jest to kwota wzrostu dochodów bieżących. Wydatki zwiększa się o kwotę 967 669 zł i 16 groszy i po zmianach kwota wydatków na rok 2021 wyniesie 70 773 669 zł i 16 groszy. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 420 tysięcy złotych i po zmianach wydatków bieżących na rok 2021 wyniesie 62 661 637 zł i 66 groszy. Wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 547 669 zł i 16 groszy. Kwota wydatków majątkowych wynosi 8 112 031 zł i 50 groszy. Deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 867 669 zł i 16 groszy do kwoty 6 645 669 zł i 16 groszy. Przychody budżetu zwiększamy o kwotę 867 669 zł 16 groszy do kwoty 9 217 669 zł i 16 groszy. To zwiększenie tych przychodów wynika z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania do mnie. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do autopoprawki, do pani skarbnik? Ja mam pytanie do pani skarbnik w sprawie autopoprawki. Chodzi mi o ten punkt trzeci, wprowadza się zmiany w grupie wydatków bieżących i chodzi mi tutaj o ten punkt E, te 10 tysięcy, tam się coś przesuwa, zmienia się, tak? Na jakie to wydatki idzie? Przesuwa się środki pomiędzy rozdziałami. Z 754.12 do 754.95. To jest kwota 10 tysięcy złotych. Była tutaj korekta wniosku do projektu budżetu. Był po prostu błąd osoby, która wnioskowała o te środki. Także w rozdziale 754.12 jest taka kwota, która została pierwotnie ustalona. Nastąpił po prostu błąd i on został skorygowany autopoprawką. Nie zmniejszamy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma pytanie do autopoprawki? Nie słyszę, więc tutaj mamy jasność.
I czy jeszcze ktoś coś do budżetu ma? Bo za chwilę chcę przejść do głosowania. Nie słyszę. Więc poddaję projekty uchwał kolejno pod głosowanie imienne. Jako pierwszy głosujemy projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Witkowo na lata 2021-2029. Przechodzimy do głosowania imiennego. Słuchaj, tak prawdę powiedziawszy to... Halo? Przechodzimy do głosowania imiennego. Pan radny Marek Budzik. Jestem za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Pan Krzysztof Kołodecki. Za. Pan Eugeniusz Szaplicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Janas. Za. Piotr Juźcik. Za. Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Nowaczyk. Jestem za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Paweł Szymański. Jestem za. Pan Marian Walczak. Za. Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie przy stanie 13 radnych. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. I przechodzimy do głosowania imiennego. Pan radny Marek Budzik. Za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Pan Krzysztof Kołodecki. Za. Pan Eugeniusz Szaplicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Janas. Za. Piotr Jóźwik. Za. Pan Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Zobaczyk. Jestem za. Pani Renata Robaszkiewicz. Za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Paweł Szymański. Jestem za. Pan Marian Walczak. Za. 13 za. Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie przy stanie 13 radnych. Dziękuję tutaj Wysokiej Radzie. Przechodzimy do punktu 14. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Witkowie oraz planu pracy Stałej Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. Projektami planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok radni zapoznali się na przesesyjnych posiedzeniach komisji i nie wnieśli uwag. Czy obecnie ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś uwagi do planu pracy Rady? Nie słyszę. Również komisje Rady opracowały swoje plany na 2021 rok. Czy obecnie ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś uwagi do swoich komisji? Nie słyszę. Wobec tego poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Wysokiej Rady jest za powyższym projektem? Przechodzimy do głosowania imiennego. Pan radny Marek Budzik. Za. Pan Krzysztof Bykowski. Za. Pan Krzysztof Kołodecki. Za. Pan Eugeniusz Szaplicki. Za. Pani Elżbieta Grabowska. Za. Pan Tomasz Janas. Za. Piotr Jóźwik. Za. Pan Paweł Lisiak. Za. Pan Czesław Nowaczyk. Jestem za. Pani Renata Robaszkiewicz. Jestem za. Pan Paweł Roszyk. Za. Pan Paweł Szymański. Jestem za. Pan Marian Walczak. Za. Trzynaście za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 13 radnych. Przechodzimy do punktu 14.
Inne sprawy. Proszę bardzo, kto chce zabrać głos w innych sprawach? Mam pytanie do pana burmistrza. Proszę bardzo, panie Pawle. Można zadać pytanie? Tak, tak. Panie burmistrzu, czy remont OSP już zakończony jest? Tak. Odbiór był w ubiegłym tygodniu, bodajże we wtorek czy w środę, nie pamiętam. Mówimy tutaj o Witkowie. Z tym, że się jeszcze rozumieli, system, jeżeli chodzi o piec gazowy i tak dalej, jest to wszystko założone, natomiast czekamy za podpisaniem umowy z gazownią na dostarczanie. Tylko tyle, taka jest różnica, jeżeli chodzi, że to zaszwankowało, o tak w tym momencie powiem. A jeżeli chodzi o te modernizacje, remonty, powiedzmy te zaplecze, nazwijmy to takie socjalne, jest wszystko wykonane. Czy jeszcze jakieś pytania do pana burmistrza? Ewentualnie ktoś ma jakiś temat w innych sprawach? Nie wiem. To ja tutaj gratuluję panu burmistrzowi, że po jakichś ciężkich negocjacjach udało nam się ten budżet przegłosować. No i w nowym roku, abyśmy bardziej mieli ten budżet obywatelski, aby rozmawiać z tymi przewodniczącymi osiedli. I być może tutaj w tej kwestii też pewną organizację poprawimy. No ja ze swojej strony zbliża się kolejny nowy rok, trudny rok. Jesteśmy ograniczeni przez COVID. Niemniej życzę wszystkim zdrowia, radości, żebyśmy do tego nowego roku weszli z jakimś silnym układem odpornościowym. Nie dali się ani COVID-19, ani COVID-21 i spotkali się na najbliższe posiedzeniach komisji. Również życzę na śle dla naszych sołtysów, pani sołtys, dziękując im za realizację tego budżetu tegorocznego. No i oczywiście dla wszystkich mieszkańców, aby z naszej pracy byli zadowoleni. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowna Rado, ja również chciałbym się tutaj przyłączyć do życzeń, ale zanim te życzenia złożę, to oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za poparcie, takie można powiedzieć jednogłośne, przedstawionego przeze mnie budżetu. No są problemy, bo ja wiem, że każdy chciałby, zresztą i tak wyborcy rozliczają z tego, z namacalnych dowodów, jak gdyby, co państwo tutaj zrobili. Nie da się to, powiedzmy, w jednym roku wszystkiego zrobić. Coś musi być pierwsze, coś musi być drugie i ostatnie. Szczególnie kosztowne, a niezauważalne są właśnie inwestycje takie typu wykopy, typu woda, typu kanalizacja. Mamy z tym doświadczenie i później on by chciał w jednym roku wszystko, a roboty ziemne wiemy, że jeżeli chodzi o te kosztorysy, to są najbardziej takie płacowe, jeżeli chodzi o koszty, o wydatki. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to poparcie. No myślę, że tutaj wzajemnie jakieś zrozumienie wśród nas jest i powinno być. Jestem za tym, żeby się dogadywać, bo wiemy, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Chciałbym również podziękować tutaj państwu, bo zbliża się ten koniec roku, za kolejny rok wspólnej pracy. No tak powiedziałem, robimy to nie dla siebie, ale dla naszych mieszkańców, żeby coś, powiedzmy, też zostało, jak i również mi lepiej się tutaj funkcjonowało i żyło. No ubolewam nad tym, że w takich, a nie innych warunkach tutaj musimy pracować, bo no, ja jestem takim zwolennikiem, że najlepiej jak bezpośrednio można rozmawiać. A wiemy, że ten czas pandemii spowodował te ograniczenia, że musi być sesja nadzwyczajna i to jak gdyby eliminuje również moje prawe ręce, czyli tutaj też podziękowania dla sołtysów, dla rad sołeckich, dla przewodniczących poszczególnych
instytucji i organizacji pozarządowych za współpracę. No miejmy nadzieję, tak jak pan przewodniczący powiedział, że to minie i będzie może wreszcie normalność. No i wszystkim, którzy nas tutaj dzisiaj oglądają, jak i państwu radnym, sołtysom, życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku i przede wszystkim, abyśmy się mogli spotkać w normalności, takich jak sytuacjach, jak kiedyś mieliśmy, porozmawiać, pożartować. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wzajemnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy w 14 punkcie żeśmy już wyczerpali wszystko? Tak. Wobec tego przechodzę do punktu 15. Wobec wyczerpania się porządku obrad 25. sesji Rady Miejskiej w Witkowie zamykam jej obrady. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.